tutaj na komisji w sposób taki otwarty, szczery, bo na szczęście radni z wszystkich gmin są z różnych opcji politycznych. Czyli każdemu z nas zależy, żeby ludzie jeździli po bezpiecznych drogach. Ja tutaj nie sądzę, że będą jakieś podziały polityczne, bardziej terytorialne. Zaprosiliśmy na posiedzenie komisji wójtów i burmistrzów. Serdecznie dziękuję za przybycie na komisję. Państwo wójtowie i burmistrzowie znacie temat dyskusji na tej komisji. Być może pani starosta, jak pan pozwoli, zaczniemy od oddania głosu wójtom i burmistrzom w kontekście polityki inwestycyjnej w przyszłym roku na terenie ich gmin, bo to praktycznie oni się codziennie spotykają z mieszkańcami mającą styczność, czy które drogi są bezpieczne, a które... Czy któryś z panów wójtów burmistrzów chce pierwszy zabrać głos? Jeśli można. Witam państwa serdecznie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za zaproszenie, bo temat, który jest dla nas bardzo interesujący, szczególnie z punktu widzenia realizacji zadań na naszych drogach powiatowych. Mówię naszych, bo tak je traktujemy, tak? Bo jak Państwo pewnie doskonale wiecie, wszystkie inwestycje, które wobec przyszłości bieżąco realizował, przynajmniej jeśli chodzi o moją gminę, były one tylko i wyłącznie wtedy realizowane, kiedy współfinansowaliśmy. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości powiat zacznie myśleć o własnych drogach samodzielnie i zechce i w końcu realizować przy pomocy własnych środków finansowych, bo społeczeństwo jest obudzone, że za każdym razem trzeba coś wykładać do obowiązków gminy, które de facto następny przecież szczebel samorządu ma. Dlatego bardzo bym prosił, żeby uwzględnić tutaj już wielokrotnie wnioskowane do pana starosty droga od drogi krajowej 5 do końca Mielnic. Wiem, że już jest przygotowana dokumentacja niezbędna pozwolenia na to, żeby zrealizować tę inwestycję w ramach przebudowy dróg lokalnych, która aktualnie do dnia 15 września trwa. Jestem też termin, myślę, wszystkim na tej chwili. Proszę to uwzględnić z racji tego, że społeczeństwo jest aktualnie naprawdę oburzone na starej drogi i to, że obiecywanie, jeśli chodzi o realizację tego zadania, już trwa od paru lat. Zresztą pan starosta też już o tym wspominał raz, że chce to zrobić. Także mam nadzieję, że tym razem się uda. Trzymam się. Coś tak mam nadzieję. Może w kolejności witam panie burmistrze, również dziękuję za możliwość spotkania się i wyrażenia swojej opinii i życzeń, bo tak to można nazwać. Po pierwsze chciałbym, proszę państwa, zaznaczyć, że my jako gmina Żmigród jesteśmy w specyficznej sytuacji, a zmierzam do tego, że równo to nie zawsze sprawiedliwie, ponieważ my mamy średnio w gminie dwa razy więcej w kilometrach dróg powiatowych niż każda inna gmina na terenie powiatu trzebnickiego. Więc ja bym się w ogóle spodziewał takiego podziału obecnie i w przyszłości, że powinniśmy dostawać więcej niż inne gminy, a w tej kadencji w ogóle nie dorównujemy nawet czy w żaden sposób gminie, która dostała najwięcej, której nazwy nie wymienię. Ale nie chodzi o to, żeby się spierać, tylko chodzi o to, żeby pokazać, jakie są potrzeby. My, proszę państwa, na dzień dzisiejszy, bo ja myślę, że taką w dobrej wierze powinienem przyjąć koncepcję. Jak wiecie państwo, w poprzednim roku był składany wniosek na ten rok do Narodowego Programu Budowy Dróg na odcinek od Żmigrodu poprzez miejscowości Węgrewo, Barkówno, Barkowo. Wniosek nie przeszedł. To jest 5,5 km drogi. Około 2 km ma być zrealizowane, ponieważ jest podpisana umowa, więc zostaje na tym odcinku jeszcze 3,5 km. Następnie odcinek Morzęcino-Bożęcin, gdzie jest prawie 2 km drogi fatalnej. Miejscami
szerokość tej drogi jest 2,5 metra, już nie mówiąc o dziurach, które są. Jest w tym roku 150 tysięcy w budżecie. Mam nadzieję, że się uda na jakieś kilkaset metrów wyłonić wykonawcę, ale z 1,5 kilometra co najmniej tej drogi zostanie. Ja, proszę Państwa, wymienię wszystkie drogi, bo pokażę skalę problemu. Wszystkie te, które są w najgorszym stanie. Następnie odcinek od drogi wojewódzkiej, tak zwane Nowe Domy w kierunku Borek i dalej do Czarnego Lasu, gdzie w tym tygodniu ma być otwarty przetarg, oby był wykonawca i są pieniądze na około 500, na odcinek około 500 metrów, natomiast to załatwia tylko w części tą drogę, jak również dalej kierunek przez miejscowość Borek, gdzie droga jest w stanie też fatalnym. Następny odcinek Radziąc Ruda Żmigrodzka, około 4 km również w całości do zrobienia. Ze Żmigrodu w kierunku Osieka droga ma mniej więcej 6 km, z czego 2,5 km nadaje się do natychmiastowego remontu. Od Przedkowic poprzez Dobrosławice do granicy z gminą Prusice, myślę, że około 3 km. Też droga do realizacji. Radziąc-Gatka, kolejny odcinek, około 3 km. Korzeńsko-Laskowa, słynna sprawa, tak, sprzed 2-3 lat, gdzie nie przeszedł wniosek do RPO. Realizujemy wspólnie chodnik w Korzeńsku, natomiast droga jest konieczna również do realizacji. To najważniejsze odcinki, proszę Państwa, jak łatwo policzyć, są to odcinki o długości, myślę, około 30 km, które są w stanie do natychmiastowego remontu. Ja nie wiem, jaka będzie kwota, jaką Państwo kwotę macie do dyspozycji na teren gminy Żmigród, tych radni decydują, szczególnie ze strony okręgu żmigrodzko prusickiego, która z tych dróg jest najpilniejsza, bo trudno wybrać. Ja pokazuję skalę problemu i konieczność realizacji tych odcinków. Proszę jak największe pieniądze do dyspozycji na rok 2019, a przede wszystkim spodziewałbym się, nie wiem jakie są faktyczne zamierzenia dzisiaj zarządu, dokończenia tej drogi, o której mówiłem na początku, czyli od Żmigrodu do przez Warkowo-Barkówko w kierunku gminy Wińsko, bo skoro ten wniosek nie przeszedł w ramach tak zwanych schetynówek, to należałoby go ponowić, tak? Bo my nie mieliśmy żadnej inwestycji zrealizowanej w ostatnich 4 lat z inicjatywy tego zarządu w ramach tego programu. A myślę, że czy jestem pewien, bo to wynika wprost z matematyki, że przy 6 gminach i przy 2 wnioskach co roku, to co najmniej raz na 3 lata każda gmina powinna mieć w ramach tego programu złożony wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przewodniczący, dziękuję za zaproszenie. Gmina Obrodniki, może aż tak dużo dodatkowych dróg jak Żmigród faktycznie nie ma, ale jeszcze wiele jest do zrobienia. Ja tutaj radnym chcę bardzo podziękować, że ruszyła już schetynówka Lipa Rościsławice i w tym terenie praktycznie będziemy mieli sprawę załatwioną. Natomiast na przyszły rok jest droga z środka Lubnowa, to nie cała droga powiatowa, ona jest o wiele dłuższa, natomiast z miejscowości Lubnów, w kierunku drogi 341, czyli wojewódzkiej, która łączy Puras z Węgowem, tej drogi praktycznie już nie ma. I myślę, że po tej zimie, która teraz będzie, tam się po prostu nie da jeździć. A jest to wioska, która, jak Państwo wiecie, jesteśmy blisko Wrocławia, ona się naprawdę bardzo mocno rozwija, przybywa nam mieszkańców. Ważnym zadaniem dla nas jest kontynuacja równoległej drogi z Obornik do Trzebnicy. Tutaj ona jest w odcinku od Trzebnicy na Marcinowo zrobiona, natomiast już na terenie mojej gminy, ale też jeszcze na Marcinowem w kierunku Kowa. No już też niedługo będzie wymagała jakieś 2 lata, myślę, że też nie będzie co po niej zbierać. A poza tym jest bardzo wąska, ten ruch jest dosyć spory i też bym prosił, żebyście Państwo to uwzględnili. Droga do piekar. Mamy, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, do skończenia odcinek bardzo mocno uczęszczanej drogi między Godęcinowem a Wilczynem.
w tej części rejestru burmistrza też problemu, żeby szlaka nie było, gdybyśmy ten odcinek zrobili. Myślę, że jeszcze na przestrzeni gdzieś jakichś 2 lat droga między Urazem, to jest odcinek z tego co pamiętam, około 5-6 km między Urazem a Rostosławicami już też praktycznie nie będzie. I to też jest drogą o dużym natężeniu dosyć ruchu. Ja myślę, że wspólnie możecie Państwo jakoś uczciwie tak naprawdę ten plan przygotować na przyszłą 5-letnią kadencję, bo to będzie 5 lat pierwsza kadencja. I jeżeli Państwo będziecie chcieli jakiejś naszej opinii burmistrzu, który jesteśmy właśnie do tego zgodni, że to naprawdę uczciwie ze stołu usiąść i to zrobić. No wiemy, że nie jesteście w stanie, tak jak my w gminach nie jesteśmy w stanie wszystko zrobić w przeciągu roku czy jednej kadencji, ale możemy sobie jakiś ten harmonogram gdzieś się ułożyć. Tych dróg też nie ma nie wiadomo ile. I spokojnie jak sobie usiądziemy, to jakiś plan będzie i mieszkańcy będą wiedzieli, na czym stoją, my będziemy jako burmistrzowie wiedzieli też na czym stoimy. Oczywiście z naszej strony jakaś pomoc jakby była potrzebna, to też możemy w przypadku jakichś dróg rozmawiać. No oczywiście program chodniczkowy, ja jestem jak najbardziej zainteresowany. Wspólnie realizujemy od 2 lat Paniolice i Kotowice po kawałku. Myślę, że to uda się w przyszłej kadencji skończyć, ale dla mnie jeszcze bardzo ważnym odcinkiem jest odcinek między Świeżowym, tak naprawdę Świeżowie się kończą chodniki, a później przez cały ruch Unię Kuraszów. To jest bardzo duży ruch. Fakt, że teraz piątki już jako takie nie ma, bo jest odciążona, ale cały ruch był kierowany i jak czasami coś się dzieje na starej piątce, dużo aut jeździ do Obornik tamtą drogą, a tam nie ma żadnego chodnika. Ja robię teraz z własnych pieniędzy Gminy Oborniki Śląskie projekt, nie chciałem od Państwa gotówki, robimy to sami i mam nadzieję na współpracę. Też nie mówię, że to w ciągu jednego roku musimy wszystko zrobić, ale rozpiszmy sobie to na 5 lat w spokoju i realizujmy to. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, ja z taką ogromną prośbą do Państwa, aby, że tak powiem, na tą schetynówkę, która, że tak powiem, będziecie składać do tego programu przebudowy dróg lokalnych, wskazać tą drogę Skokowa Górowa. Dlaczego? Ponieważ w związku z tym, że też po ostatniej sesji rozpatrujemy możliwość złożenia 3 wniosków, tak? Mówimy tutaj o drodze w Wiśni Małej, drodze w Trzewnicy i drodze w Prusicach. Te 3 wnioski są, że tak powiem, przygotowane, a tylko gmina Prusice ma kompletny wniosek i kompletną dokumentację do tego, żeby tą drogę złożyć, ale też ma... ta droga jest na tyle, o tyle, że tak powiem, sprawna, że ona wpisuje się, że tak powiem, w ramy tego konkursu, czyli złożenie tego wniosku powoduje to, że jest, że tak powiem, 100% szansa na to, żeby uzyskać dofinansowanie w wysokości tam 50% realizacji tej inwestycji. Prośba jest też taka, w związku z tym, że mamy tu jakiś prowadzić ten proces konsolidacyjny i każdej gminy dopisać do WPF-u jakąś tą kwotę związaną z realizacją inwestycji na terenie poszczególnych gmin, żeby zdecydować i postawić na największe inwestycje po to, żeby matematycznie pozyskać środki zewnętrzne na to, żeby realizować te inwestycje. Czyli jeżeli mamy inwestycję, która jest warta 2 miliony i inwestycja, która jest warta 4 miliony, to lepiej złożyć do schetynówki tą, która jest warta 4 miliony po to, żeby uzyskać 2 miliony, a nie tą, która jest 2 miliony po to, żeby zyskać milion. To tak, że tak powiem, czysto pragmatycznie, jeśli podchodzimy do tej sprawy. Policzyliśmy też wydatkowanie wszystkich środków związanych z inwestycjami, które miały miejsce na terenie powiatu trzewnickiego i też analitycznie to policzyliśmy. Nie ma możliwości dzisiaj tego tutaj technicznych zaprezentowania. Mam przygotowaną taką krótką prezentację dla Państwa w trosce o to, że nie wiem, czy Państwo... Jeśli jest taka potrzeba, to na sesji Rady Powiatu W trosce o Państwo, bo nie wiem, czy Państwo robiliście kiedyś takie podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło tutaj na terenie, podczas tych sesji, podczas, że tak powiem, tej 4-letniej kadencji. Mamy to zderzone z kadencją 2006-2010, a także 2010-2014. Mamy podział tych środków, jak było to dzielone na poszczególne gminy w danym stronie. No i tutaj, moi drodzy, wygląda tak, że Pan starosta na początku kadencji, Panie starosto, z całym szacunkiem, obiecywał, że tam każda gmina dostanie w zależności od Waszego, Pan Barzewski też był chyba twórcą tego metodologii liczenia środków na poszczególną gminę. Mieliśmy dostać poszczególne limity na każdą gminę, tak? Te środki były podzielone, tam Trzebnica 2 miliony 600, Prusice 1 milion złotych, Żmigród chyba 2 miliony. Panie starosto, jedno się spełniło, tak? Że Prusice dostały 700 tysięcy, ale Trzebnica nie dostała 2 milionów 600, tylko 15 milionów złotych. Także tutaj jest ta nadreprezentatywność tej Trzebnicy.
kosztem, że tak powiem, pozostałych gmin. Ja z całym szacunkiem odnoszę się do Zawonii, która dostała około 2 milionów, do Wiszni Maj, która dostała około 1 500 tysięcy złotych, do Pruszcz, która dostała 700 tysięcy złotych. Szkoda, że ten rozwój powiatu trzebnickiego nie jest prowadzony w sposób zrównoważony, ponieważ tak naprawdę powiat powinien być takim buforem, który powoduje, że gminy mniej zamożne nie odstają, że tak powiem, rozwojem od gmin, które są bardziej zamożne. Mówię tutaj o Trzebnicy. A u nas robi się tak, jakby, że tak powiem, dwa bieguny. Do Trzebnicy daje się 15 milionów w ciągu 4-letniej kadencji, do gminy Prusice daje się 700 tysięcy, do Zawonii daje się milion, a do Wiszni także. No i gdzie tu sprawiedliwość, tak? Także prośba tutaj do Państwa, ja to nie chcę tutaj jakichś wyrzutów robić do kogokolwiek, tak? Tylko prośba do Państwa, żebyście Państwo zrozumieli, że musimy prowadzić w miarę zrównoważony rozwój tego powiatu, a Państwo jesteście decydentami, to Wy decydujecie, jak to będzie wszystko wyglądało. Uważam, że to jest sprawiedliwe i no prośba taka, żeby pochylić się nad tymi trzema schetytówkami, bo uważam, że nie wiem, którą Państwo zdecydujecie, bo jest wszystko jedno, natomiast żeby sprawiedliwie prowadzić ten rozwój, dobrze by było, żeby uwzględnić to całościowo. W tych kadencjach poprzednich, bo też mam to do zaprezentowania dla Państwa, jest tak, że praktycznie każda gmina dostawała porówno około 5, 6, 7 milionów złotych i to była tam ta różnica w skali była niewielka, natomiast tu jest taki duży pik w stosunku, że tak powiem, do gminy Trzebnica, że jest 15 milionów, a my dostajemy Zawonia, Wiśnia, Prusice dostają po milionie, Oborniki 4 miliony i Żmigród około 6. To też 3 razy mniej od tego, co powinien dostać, tak? No, szkoda mi tego, ponieważ powinno być to, bo jesteśmy tacy sami, tak? Gmina Trzebnica korzysta z tego, że jest miastem powiatowym, ma największy budżet, jeszcze korzysta dodatkowo z budżetu powiatu trzebnickiego, nie powinno tego. Powinno być tak, że powiat powinien być buforem, który równoważy pewien rozwój regionalny na terenie naszego powiatu, za co do Państwa bardzo, że tak powiem, wnioskuję i proszę o uwzględnienie tego wniosku. Bez jakichś tam zarzutów, dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tylko dodam, że tak naprawdę dla mieszkańców czy to gminy Trzebnice, czy całego powiatu, to jest to poziom na gminie jest czysto wirtualny. Już ja jadąc do Rudy Żmigrodzkiej na Rybkę, czy chodząc po stawach miejskich, czy też do Barna, jadę przez drogi powiatowe w różnych gminach i wydzielenie na to, że mieszkańcy gminy Trzebnica nie korzystają z dróg powiatowych w gminie Żmigród czy Oborniki Śląskiej, jest prawdziwe, no bo jeździmy, przemieszczamy się, stąd takie terytorialne przywiązanie zarządu do jednej gminy, no powoduje, że ja nawet jako mieszkaniec gminy Trzebnica i jadąc do Rudy Żmigrodzkiej się czuję niebezpiecznie, tak? No bo jakoś tu Państwo rozumiem, że tutaj zrobicie, tu zrobicie, ale w konsekwencji też tracą mieszkańcy gminy Trzebnica na tym, że nie ma sieci bezpiecznych dróg, tylko jest kumulacja jednego miejsca. Już nie wspomnę o jeździe do Wrocławia, czy przez Oborniki, do Urazu, czy do Milicza, przez drogi powiatowe. To jest sieć, która służy wszystkim mieszkańcom, a nie tylko mieszkańcom lokalnej gminy. Wybory za chwilkę, za miesiąc i tutaj no, oczekiwałbym od zarządu, że no tak, spotkaliśmy się na sesji w piątek, tak? W uzasadnieniu do uchwały Państwo w ogóle nie pisaliście, że będziemy głosować nad schetynówkami. Co traktuję troszeczkę jakby obraźliwie w stosunku do rady, bo co myśleliście, że my nie zauważymy i tak jakby bokiem przegłosujemy tą uchwałę i 4 miliony złotych z budżetu powiatu trzebnickiego pójdzie. To jest troszeczkę obraźliwe, ja nie wiem, czy jest zgodne z prawem, że się przygotowuje uchwałę i wydatkuje się 4 miliony i w uzasadnieniu tego nie ma. To jest przykre z naszej strony, bo no, traktuje się nas przedmiotowo, a nie podmiotowo. To jest pierwszy temat. No, drugi temat raczej oczekiwalibyśmy od zarządu jakiejś propozycji takiej wychodzącej naprzeciw wszystkim mieszkańcom powiatu i takiej konsensualnej, bo wszyscy na tym skorzystamy. No, powiat, ta kadencja, ja ją traktuję jako kadencję straconą z różnych powodów, bo mało inwestycji, bo więcej wydajemy na pensję o 1 000 000 złotych, bo dużo agresji było, bo dużo takiej polityki, która psuje Polskę, ale może nam się uda na koniec tej kadencji uśmiechnąć się do wszystkich radnych, wójtów, burmistrzów i porozumieć się w tym sensie, że ten zarząd zaproponuje, zaraz oddam Państwu głos, jakieś rozwiązanie, które wyjdzie naprzeciw wszystkim radnym i burmistrzom i wójtom powiatu trzebnickiego. Tu pytanie do zarządu, czy takie no na sesji wiceserosta też próbował artykułować jakąś propozycję, nie ma go dzisiaj, nie wiem, czy będzie. No, czy Państwo dyskutowaliście na ten temat, w jaki sposób jednak starać się sprawiedliwie dzielić tą biedę i też bezpieczeństwo ludzi, bo pamiętajcie, że drogi to nie jest to nie jest rewitalizacja organów w kościele, tak?
to jest, które no, zagrają, nie zagrają, no to nikomu się krzywda nie stanie, tak? Ale w przypadku dróg to tutaj jest gra o ludzkie życie. No, tych wypadków trochę jest na terenie powiatu i tu prosiłbym bardzo osobiście, żeby do tego podchodzić poważnie. Zarząd mamy teraz odpowiedź, tak? Czekamy na odpowiedź zarządu, tak? Szanowni Państwo, propozycja została złożona, żeby na dzisiejszej komisji do każdej gminy powiatu Przewidzkiego na każdą gminę przeznaczyć 1 500 000 złotych i mieliśmy wskazać, które drogi w przyszłości i w kolejności byśmy je realizowali. Taka była propozycja, natomiast zarząd zaproponował, jeśli chodzi o zgłoszenie do programu, Narodowego Programu Dróg Lokalnych, to propozycje Państwo znacie i tylko dzisiaj widzimy z tych wszystkich rzeczy, które tutaj panowie burmistrzowie nam przekazali, no to zapewne 1 500 000 to jest za mało. To powtórzę jeszcze raz, że powiat Trzebicki ma 436 km dróg, zakładając, że bo tak wychodzi, jakby kiedyś było bardzo dobrze, a teraz jest bardzo źle. Zakładając, że połowa dróg jest zrobiona na pięknie, że są przyjazne i tak dalej, co nie jest prawdą, pozostaje 200 km dróg. Teraz te 200 km, biorąc pod uwagę plus minus remont każdej drogi, to jest 1 000 000 złotych, to jest 264 km zrobiliśmy dróg już, bo mamy 464 km dróg. I w związku z tym, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że zostaje 200 km, no to jest 200 milionów i z tych propozycji, które tu zostały zgłoszone, należałoby wybrać i tak jak Państwo się mówili, jakbyśmy dyskutowali na ostatniej sesji, to znaczy na tej przerwanej sesji i wtedy ja tylko mam takie pytanie w kontekście efektywności składania wniosków. Rozumiem, że na zarządzie są wyjście. I po co przedstawił mówić pan drogi? W tym sensie, że powinniśmy składać nikomu nie dobierają, bo przecież tą drogę na mielnicę można zrobić ze środków własnych w całości. Czyli to, co wpisali, to 2 miliony z hakiem wpisać w UPF i w budżecie i zrobi to w całości. Ale ze względu na to, że bardziej efektywnie jest złożenie drogi, która dostanie większą punktację, jest droższa. Jeśli składamy drogę, która jest warta 4 miliony i możemy dostać 2 miliony dotacji, to po co składamy drogę, która w punktacji, bo przypominam, że to jest droga ślepa, tak? Z tego powodu nie łączy żadnych innych dróg. Punktacji może się zdarzyć, tak? Ta droga w ogóle nie dostanie dofinansowania. W konsekwencji w ogóle jej nie zrobimy. Czy nie lepiej było, panie starosto, złożyć tą drogę droższą? Tabela punktacji, ona jest jasna i logiczna. Łączy dwie gminy, dwie powiaty i tak dalej, a tą namiennicę wpisać w 100% w naszym budżecie. Czyli ile tam? 2 miliony z hakiem, wpisać w budżecie, a tą pulę, schetynówkę przerzucić gdzieś indziej, bo możemy 2 miliony za darmo dostać dotacji. A tutaj, no mówię, ślepa droga, mała punktacja, że tylko nie dostaniemy w ogóle na tą miennicę żadnych złotówki. Proszę, to jest kontynuacja poprzedniej drogi i za to też są, są punkty. Tylko, że tutaj nie jest dyskusja o tym, że czy nie robić, bo ja jestem za to, żeby robić tą drogę, tylko możemy ją zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób wpisać ją całkowicie w 100% w budżecie i jestem za tym. I w WPF i w budżecie. A złożyć tą droższą, bo tutaj do mnie dostaniemy tylko 1 000 000 dotacji, a w przypadku obojętnie, czy Migrody, czy Różnik, czy Obornik Śląskich, można zgłosić zadanie za 4 miliony, dostać 2 miliony dotacji, które punktacja, bo przypominam, że to jest punktacja, łączenie i tak dalej. Tylko, że Robercie, ja mam jeszcze pytanie. Radosławek, czekaj. Robercie, żeby racjonalnie i merytorycznie rozmawiać na temat, że tak powiem, dzisiejszego spotkania, czyli tych trzech wniosków, powinniśmy mieć przedłożone tak naprawdę, tak? Bo mamy przygotowane 3 dokumentacje, które możemy zgłosić na dzień dzisiejszy. Są 3 dokumentacje. Jest Trzebnica, nie będę mówił o drogach, będę mówił o gminach. Jest Wiśnia i są Prusice. Zobaczmy na dzień dzisiejszy. Jest też? Remontuje Rościsławice, są zrobione Wielka Lipa teraz chyba, tak panie Łażewski? Tak, dokładnie. Ta droga jest wybiona. No, tak. Łukasz, poczekaj, skończę, dobrze? Mamy 3 wnioski. Powinniśmy znać kwoty remontów tych wniosków i wybrać te największe, bo tak pragmatyka podpowiada nam tutaj. Czyli wybieramy te największe, wrzucamy, bo chcemy dostać jak największe dofinansowanie, a te pozostałe rzeczy, to co Robert tutaj zaproponował, dajemy do budżetu
zabezpieczając kwotę, za którą należy wykonać tę inwestycję. To jest najlepsze rozwiązanie, najbardziej racjonalne tutaj w tym wszystkim. No ja nie widzę lepszego, no przynajmniej tak to się robi u nas w gminie Prusice. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do pana dyrektora dróg. Ile kilometrów ma droga Kaszyce-Milickie w ujeździe Zwierzchnie? Ile kilometrów ten odcinek remontowany będzie liczył? 5, 6, 7, 8? Z tego jest 800 metrów już na terenie gminy. Nie. To nie ma znaczenia, gdzie jest, na jakiej gminie, tylko ile liczy kilometrów. Jak 8 kilometrów, to 5 minut nie starczy. Natomiast Piotrkowicy Miennice, ile ma kilometrów? 2,5? To wygląda na to, że tylko 2,5 kilometra byśmy zrobili za 2,5 miliona złotych. A jeśli mamy Kaszyce, Milice, Ujeździec Wielki 8 kilometrów, to nam wyjdzie 8 milionów. Pan starosta powiedział, że mamy 200 kilometrów dróg do zrobienia, czyli potrzebujemy 200 milionów złotych, czyli wychodzi 1 kilometr, wychodzi 1 milion. To ja powtarzam raz jeszcze rzecz taką, że droga Skokowa Górowa ma prawie 10 kilometrów. 4. Proszę? 10. Nagle się to chyba, że w koło będzie biegł. Nie 4. Tam jest powrotem. Ale w każdym razie, jeśli wychodzi, że 1 000 000 złotych i okaże się, że tam mamy 8 kilometrów, to zabraknie nam 3 milionów złotych. Powiedzmy do drogi Kaszyce, Milicje, Ujeździe Zwiedki. I te pieniądze też trzeba będzie skądś pozyskać. To z tego, że wpiszemy 5 milionów, to będzie 8 milionów. A ja mam pytanie. A Obornicy Śląskie w Wilczynie nie ma projektu zrobionego? Jest gotowy, tak? Czy może również być jako czwarta droga, w razie czego skacierówka, o której możemy rozmawiać? Mamy zadanie, to nie warto właśnie, to co było. Ale jak nie warto? No, jak nie warto? No, to znaczy, że dla mieszkańców obok... Mały odcinek i to co było powiedziane, niektóre drogi warto jest zrobić w waszym środku, ale to są przesłuchane na dużych zadaniach, które... Dobrze, ale były panie Łażewski pieniądze w budżecie na drogę w Lubnowie, czyli łącząca drogę województwo, a do tej pory nie zrobiliście żadnego projektu. Tak? To co? Pokazują się drogi, czyli Schetynówki, a wy nie robicie od Schetynówki projektu? Ale Lubnowie jest gotowe. Trzy projekty są zrobione. No to co? A na drogi? No to dlaczego mówicie, że gotowe? 150 tysięcy jest w budżecie od początku do kadencji. Panie starosto, to ile? No to fajnie, że mamy 3 złożone na 3 Schetynówki. Już mówię, że ma ulicę Górnika Kaszyce i druga jest tutaj. Górowa Skokowa. Miennice. A ja bym tu optował i będę na pewno, jeżeli się nie dogadamy, że Oborniki Wilczyn Leśny Golędzinów poddam pod głosowanie. Pan Damian Sukowski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na początku tylko 2 słowa uzupełnienia wypowiedzi mojego burmistrza, pana Roberta Mandowskiego. Przede wszystkim, czy mi chodzi jeszcze, czy 5 czy 6 dróg w naszej gminie naliczył, bo sam odcinek, który pan starosta się domagał tak niedawno do Ławczyc, a już droga przez całą miejscowość Borki, plus brak chodnika, plus Puszkowicko brak chodnika, więc jest tego wiele więcej. Już. Jeszcze przełożył trzeba kostkę drukową za Chodlewem w kierunku z powiatem. Przepraszam, Górkowskim. Ale proszę panie starosto, ja nie chcę pana obrażać, proszę mi pozwolić skończyć. Dziękuję. To, że pan starosta przerywa, to nie znaczy, że ktoś skończył, panie radny. Przepraszam. No właśnie. Zamik ponadle. Dokładnie. Chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden fakt, proszę Państwa, to, że tu jesteśmy, to są celowe działania po to, żeby nas wszystkich skłócić. Ja myślałem, że przed samymi wyborami, to my już jakoś normalnie dotrwamy do końca, jakoś spróbujemy następnym, w moim przypadku następnym, którzy przyjdą, czy też Państwo wrócicie, żeby ten powiat jakoś był poukładany. Sytuacja budżetowa to jest straszna. Brakuje nam prawie 5 milionów za sprzedaż Rościsławic. Prusicom trzeba będzie zapłacić 1,5 miliona, to jest 6,5 miliona. A my tu mówimy o tym, żeby w przyszłym, żeby wpisać do WPF-u po 1,5-2 miliony na każdą gminę. Przede wszystkim do WPF-u to ja sobie metro mogę w Migrodzie wpisać. Państwo zagłosujecie i będzie to faktycznie super, ale tego nikt nie wybuduje. Nie wierzę temu zarządowi, ani jedno słowo, bo przykładem jest ta piątkowa sesja i to, co jest dzisiaj, że próba oszustwa, zatajenie w dokumentacji, zero informacji w WPF-ie, że będziemy nad schetynówkami głosować, przecież można było się przygotować, pokazać drogi, stan techniczny,
zrobić wycenę, to co przed chwilą było mówione. Proszę Państwa, to jest tylko po to, żeby nas kłócić. Jesteśmy biedni, nie mamy pieniędzy, a zastanawiamy się, komu zabrać, komu dać. Ja chciałem tylko zauważyć tutaj, że ktoś powiedział, że kończy się kadencja nasza, to więc co robiliśmy przez 4 lata? Burmistrzowie poszczególnych gmin tak rzadko bywali na naszych sesjach. Pan Robert Lewandowski widziałem, najwięcej widziałem burmistrza gminy Prusice. Nagle kończy się kadencja, wszyscy się zjawiamy i mamy żądania. Gdzie jest nasze 4 lata, pytam? Gdzie jest nasze 4 lata? Ja rozumiem, robiliśmy różne rzeczy. Czy nie można było na początku kadencji słuchać burmistrzów, porozumieć się z nimi i działać? Nie. Kończymy kadencję i jak to jest przed wyborami, każdy chce być miły. Ale to pewnie się nie uda w ten sposób. Ale nie rozumiem, że burmistrzowie zostali zaproszeni dzisiaj na tę komisję? Tak, zaproszenie, ale na sesję burmistrz może przyjechać. I burmistrz gminy Prusice przyjeżdżał, zajmował jakieś stanowiska, walczył o coś. Więc ja chciałem tylko zauważyć, że po prostu nie było łączności między butami burmistrzami, zarządem i z radnymi powiatu czerwickiego. Ale my jesteśmy radni, my reprezentujemy tutaj poszczególne gminy. Dobrze, ale dobrze jest się posiłkować z burmistrzami i z butami, bo ich potrzeby są też ważne. Ale to na to, że komisja służy temu, żeby sprawy merytoryczne, żebyśmy... Na co nie mam wpływu, czy ktoś przychodził, czy ile razy, nie pewnie, że tak, o tym ja myślę, że to jest bo jest jeszcze dużo odpowiedzi. Łukasz Budas. Znaczy mnie dziwi jedno, zawsze jest zwrócona, panie Błażewski, jest pan, reprezentuje pan Obornik Śląskie i zawsze wyrzucana jest Czernica. I do Czernicy są dokoptowane inne miejscowości i zawsze przechodzi w budżecie wiadomo w skarbnikach Czernica ze względu na to, że to są długie drogi i mają dosyć mocną punktację. Dla mnie wrzucenie drogi, która jest we Wiszni Małej, to jest mydlenie oczu, bo wiadomo, że tak jak Robert, nie słuchałem Roberta, ale taka jest prawda, że my dostaniemy mniejszą punktację. Dlaczego inne drogi, przykładowo w Obornikach Śląskich, jak do Rubnowa, która łączy drogę wojewódzką z jednej strony, a drugą gminną, gdzie mieszkańcy o to proszą od 4 lat czy od 5 lat. Projekt było 150 tysięcy w budżecie i pan tego nie dopilnował. Jaki my mamy radni na to wpływ, żeby pilnować, jak zarząd za wszystko odpowiada? No, to nie zostało to. Ja nie mówię, że Czernicy się nie należy. Nie należy, ale na samym początku była mowa, że podzielimy te pieniądze równo. Każdy dostanie po równo. Czernica dostała 15 milionów, Obornik dostały 4 miliony, Prusice 1 milion i chyba Wisznia ma 1,5 miliona bodajże. Dokładnie tak. 1,5 miliona i około 2 milionów Żmin. Ja mam pytanie, mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju. Jakimi kategoriami się kierowaliśmy? Czy moi koledzy wiedzą, czy nie radni? Wiedzą. Proszę? Wiedzą, doskonale. Wiecie Państwo, jak? Że droga Trzebnica Słów była jeszcze przygotowana za poprzedni zarząd. I tu doskonale wie i burmistrz Obornik Śląski, i pan Robert Dadar wie, że ta droga miała być realizowana. I my żeśmy w tej kadencji właśnie zrobili. No jest prawie skończona. Ale nie przeszła. Niestety, no tak było. Wiecie Państwo sami, jakie były problemy na samym początku. No tam chodziło o to, że był projekt przygotowany, ten projekt był przygotowany chyba na kilometr. Panie Przewodniczący, to wszystko jest nieprawda. Gdybyśmy poszli tym tokiem, który zaproponował poprzedni zarząd, to ja myślę, że ta droga by była dużo wcześniej skończona. Być może i większe dofinansowanie by uzyskała. Ale tak Państwo sami mówicie, że takie długie odcinki dostają duże dofinansowania i tak jest w tym przypadku, że ten odcinek naprawdę dostał duże dofinansowanie. I tak to wszystko wygląda. No niestety, no nie da się wszystkiego zrobić. Tutaj jak Państwo sami zauważyliście, to większość tych dróg to są 2-3 kilometry i tak dalej. I wtedy to dofinansowanie jest dużo niższe. Panie Przewodniczący, tak ad vocem, tylko pozwolę sobie sam udzielić głosu. Oczywiście ma Pan rację, tylko w tym sensie, że też Pan przyznał mi rację, że tutaj dzisiaj zarząd to potwierdził,
4 lata temu robiliśmy część na projekt, a dużą część remontu na zgłoszenie tych dróg i w konsekwencji średnio remont kilometr drogi kosztował 400 tysięcy. Strasznie się cieszę, że te 8 milionów odszkodowania pod S5, co mi zarząd mnie krytykował, że nie wrzuciłem do szpitala, wrzuciłem na drogę. Bo zrobiliśmy za te 8 milionów 20 kilometrów drogi. A dzisiaj za te pieniądze, co mamy, zrobilibyśmy za 8 milionów 8 kilometrów dróg. I to była słuszna strategia realizacji. Po drugie, ta droga na Sułów. Było szumnie wołane, że dokumentacja jest nie taka. No z panią Sabiną Misiak zawsze robiliśmy na podobnej dokumentacji, zawsze się udawało. W konsekwencji starostwa miał mnie oddać do prokuratury. Ja powiedziałem, że nie wiem, czy oddał, czy nie dał, czyli z tego sobie to oddał, ale prokurator w ogóle nawet nie podjął tego śledztwa. Czyli podsumowując, strategia, którą przyjął ten zarząd, że wszystko na tip-top, kosztuje nas, że każdy kilometr drogi kosztuje 1 000 000 zł, bo się robi na projekt, a nie na zgłoszenie, tak? A nie na 400 tysięcy, tak jak nam się, mi i Sabinie mi się podobało. I to było efektywne i cieszę się bardzo, panie starosto, że nie pokryłem straty w szpitala wtedy i zrobiłem te drogi. Po 20 km bezpiecznej jazdy dla mieszkańców Czernicy. Później tą stratę pokryliśmy, ale jak widać nie poszło to za jakąś. Wracając do tematu, panie przewodniczący, to jest dyskusja nie o tym, co trzeba, bo praktycznie wszystko trzeba, tylko chodzi o to, żebyśmy tak uczciwie starali się jednak ten powiat traktować jako powiat, a nie jedno miejsce do inwestowania. I ja tylko zwrócę uwagę, że jeszcze raz, wrzuca się wiejskie Tynówki, nie ma tego w uzasadnieniu do uchwały, nie ma dyskusji, bo to sesja nadzwyczajna, dostajemy telefon, że na 5 minut w piątek, bo jakieś pierdoły, tylko szkoła w Jeleniej Górze, coś tam zgoda i tak dalej, a się okazuje, że my decydujemy o praktycznie całych pieniądzach inwestycyjnych na przyszły rok i to jeszcze w sposób taki i czasopisma, tak bym to nazwał, tak? I teraz no, propozycja jest taka, bo jeszcze zapytam się pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Tak naprawdę zarząd musi podejmować decyzję na mocy pewnej analizy. Czyli pan przygotował zarządowi taką analizę wszystkich dróg, które mają dokumentację techniczną, jak pana zdaniem one będą rankingowane Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Rozumiem, że tam jest proste rankingowanie, tak? Tak za to, że łączy się dwa powiaty, to tyle, za to, że jest tam jakaś trasa rowerowa, to tyle, chodnik, barierki, to tyle. Czy taki ranking powstał? Bo teraz mamy do czynienia, ja mówię, wracając do tych miennic, tak? Możemy spokojnie zrobić za swoje, bo może być taka sytuacja, że ta droga, ze względu na to, że nie jest strategiczną drogą dla Dolnego Śląska, w ogóle nie dostanie dofinansowania. Podwójnie stracimy. Stracimy dotację i stracimy szansę na drugi projekt. No, to podejście, ja rozumiem, że biznesowo powinniśmy do tego podejść, że możemy iść po 4, bo to nie ma znaczenia, gdzie te 2 miliony pozyskamy, czy tu, to wszystko wpadnie nam do jednego worka, pod którym budżet powiatu. Pozyskujemy 2 miliony na duże zadania, a nie jeden, to jest zawsze lepiej wziąć 2 miliony, czyli ten milion przerzucić jeszcze w trzecie miejsce, tak? A zrobić miennicę z środków własnych. Tak to rozumiem. Robimy ranking, ta ma największe szanse, Zarząd ślepy, bo pan dyrektor przygotował oko i idziemy po te pieniądze, co mają największe szanse, a resztę robimy z budżetu powiatu. Tak bym chciał, żeby były podejmowane decyzje, bo ja przynajmniej tak podejmowałem. No. Kto był pierwszy? Że ta droga w Gminnicy będzie, a ktoś przecież obiecał po prostu, że ta droga... No dobrze, ale to zróbmy ją, ja mówię zróbmy, ale z budżetu, tak? Panie redakcie, pan udzielił głosu, to powiedział. Dziękuję. Ja tu chciałem się zwrócić do pana burmistrza Pantrowicza. Czy pan burmistrz by się zgodził, żeby tą drogę jednak od Kaszyc robić i tu do pana burmistrza Lewandowskiego? Bo jednak, tu była taka informacja, że od Kaszyc Milickich, czyli... No to w takim razie do pana burmistrza Strusic. Bo jednak punktacja mogła być lepsza, tak? Bo mamy łączymy dwie gminy. Ale pan nie jest przekonany, że na pewno. Wiem, ja to składam bez tego samego konkursu. A jednak, nie ma jednak mamy tam bardzo dużą firmę Karczyński, która korzysta z tych dróg zarówno tutaj w kierunku Szydkowic, Naczelnice, ale również
w kierunku Prusik czy w kierunku Żmigrodu. I to jest moim zdaniem taka droga bardzo strategiczna. Panie Mariuszu, ja nie jestem przeciwny tej drodze, żebyście wiedzieli. Ja chciałbym tylko, żebyśmy prowadzili w powiecie trzebińskim zrównoważony rozwój wszystkich gmin pozostałych. Nie może być takiej sytuacji, że w czteroletniej kadencji dochodzimy do paradoksu, gdzie na początku pan starosta, pan Błażewski ustala pewne kwoty związane z realizacją tych inwestycji, że 2 600 000 ma dostać Trzebnica, 1 000 000 złotych Kusice, Wiśnia 1 800 000 Zawonia i nagle kończymy kadencję i jest wszystko wywrócone do góry nogami, tak? Zawonia zamiast dostać, Prusice zamiast dostać 1 000 000 dostają 700 000, Trzebnica miała dostać 2 600 000, dostaje 15 000 000 złotych, tak? No, no nie może być takiej sytuacji, ponieważ to jest kosztem Zawoni, kosztem Wiśni Małej i kosztem Prusic, tak? Te pozostałe gminy, ponieważ tak jak analizowałem to w latach ubiegłych, to średnie wydatki, że tak powiem, w ciągu 4 lat na drogi było około 5-6 000 000 złotych i to było dotrzymane w kategorii wszystkich, te słupki były mniej więcej takie same. Tam w jednym miała Wiśnia troszeczkę więcej, w latach 2010-2014 miała ponad 10 000 000 złotych, to taki był skok. Natomiast pozostałe gminy Zawonia miało to, że tak powiem, w miarę... Ja nie jestem przeciwny tej drodze, jestem za tym, żeby ona była realizowana. Natomiast pragmatycznie to, co mówi Robert, tak? Wyciągnijmy wnioski i jak prawdziwi zarządcy menadżerowie podejmźmy do kwoty. Ja do tej pory dalej, po tym okresie czasu, nie usłyszałem, ile kosztuje jedna droga, druga droga czy trzecia droga. I z tych dróg wybierzmy to, co Robert powtarzał tutaj wcześniej, najdroższe inwestycje wrzućmy po to, żeby móc pozyskać dofinansowanie, a kwotę zaoszczędzoną przerzucić na tamtą drogę. Ponieważ tą najmniejszą inwestycję można wrzucić w budżet i zrealizować ją z budżetu, w kwocie, że tak powiem, którą zaproponował wcześniej Robert. I takie jest moje zdanie. Tak, żebyśmy mieli tutaj jasność, tak, w tym przypadku. No to jest... Pan Strawiński jeszcze na nie skończył. To jest jedna z dłuższych dróg, natomiast można ją oczywiście wydłużyć i skierować ją w kierunku Trzebnicy przez Brzegi. Żeby cieszyć. I kosztem następnych gmin, tak? Czyli zabierze się obornikom Śląskim. Ale wielokrotnie było jeszcze powtarzane... Słuchajcie. Na Brzegów nie ma dokumentacji. Wielokrotnie było powtarzane, że jest to tak zwany bypass, jeżeli coś się dzieje na piątce. Tak? Bardzo ważne. Nie ma piątki. Droga... Piątki nie ma. Pani ma żadna. Jako droga wojewódzka. Ja chciałam się tutaj odnieść, bo wszyscy z Państwa i tu burmistrzowie mówią na temat zrównoważonego rozwoju. Mówią, ile to gmina Wiśnia Mała dostała mało pieniędzy i teraz znowu chcecie gminę Wiśnia Mała dać do WPF-u, zrobią albo nie zrobią. Jeżeli zarząd przygotował tą drogę, jest dokumentacja, jeżeli jest to kontynuacja, to nie wiem dlaczego, Robercie, umniejszasz drogę Piotrkowiczki-Mienice, skoro tak samo była prowadzona za twojego zarządu, ale zrealizowana za naszego zarządu droga Szymanów i też jest drogą strategiczną, jak przed chwilą powtarzam. I została zrobiona, dostała dofinansowanie i mamy i po niej jeździmy. Tak samo ta droga, jeżeli Państwo nie widzieli, nie ma pana Treli, bo on najczęściej przyjeżdżał do nas na tą drogę, nie da się po tej drodze jeździć. Są tu mieszkańcy Mienic, dziura jest na dużej takiej głębokości. Można przyjechać i zobaczyć. To nie jest byle jaka droga, która ma 5 dziur i trzeba załatać 5 dziur, bo tam jest dziura na dziurze. Można pojechać i sprawdzić. Ale to jest droga powiatowa. Tej drogi się nie opłaca nawet łata. To jest droga powiatowa. Ale jeszcze raz wam powiem tak. Po pierwsze, jeszcze nie było w historii, ja jestem w powiecie już 12 rok, że spadła jakaś droga. Po drugie, w kontekście wykonawstwa, to szybciej droga będzie wykonana, jak zostanie wpisana w projekcie budżetu powiatu w całości plus WPF-ie, teraz już budżet zarząd robi, tak, niż zostanie poddana konkursowi w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Bo w tym konkursie, jak odpadnie, to na Mienicę zabraknie 1 000 000, który być może się nie znajdzie w przyszłorocznym budżecie. Czyli mówię to z całą odpowiedzialnością, bo mam 8 lat starostwa. Dla mieszkańców Mienic jest lepiej, żeby ta droga została zapisana w budżecie, tak, w tym roku, bo to nie jest WPF na 2030 rok, tylko to jest na przyszły rok. Jakby projekt budżetu musi powstać do końca... Do 15 listopada. Do 15 listopada, czyli on już powstaje, projekt budżetu, tak? I to są pieniądze pewne w budżecie powiatu, bo to, co jest zapisane gdzieś tam u wojewody, tak, to może będzie, może nie będzie. A druga wartość dodana, jeśli przesuniemy ten wniosek w inne, droższe miejsce, to jest realnie 1 000 000 złotych więcej dla powiatu. Tak, nie 1 000 000 dotacji, tylko 2 000 000. I
każdy gospodarz tak to kombinuje. No, ja w tym sensie się nie ubieram, bo to dla mnie to jest tak naprawdę obojętnie, czy to będzie w Kruszcicach, czy w Winnicach, tylko patrzę jako ekonomista, były starosta, że to jest oszczędny gospodarczo, tak, i wszyscy na tym zyskają. A mało tego, dla mieszkańców Mielnic jest gwarancja, bo powstaje teraz budżet, jak już zostanie wpisany to zadanie w WPF-ie, że to na 100% ta droga powstanie. Nie tylko właśnie, obiecuje nam się to już kilka lat. Ale nigdy ta droga nie była w budżecie. Z roku na rok jest to nam przesuwane. Ale jeszcze raz mówię panu, nigdy nie była ta droga w całości budżetu. I każdy tylko czaruje, opowiada cuda boskie, a nic się w tym kierunku nie dzieje. Panie, powiem panu tak, tutaj radny jest Szkaradziński, dobrze powiedział, bo ja przy tej drodze mieszkam i często jeżdżę w stronę Bzychowa. Tragiczna, tak? Takich dróg tragicznych, gdzie my jako radni się... tylko że ta droga nawet nie została wymieniona przez zarząd, do remontu. Czyli w tym akurat aspekcie, jeśli myślimy logicznie i racjonalnie, możemy zrobić drogę i zyskać jeszcze minimum. No, tak? To jest oczywiste, tak? Czyli ja patrzę w tym, wróćmy do narodowego programu i chce pan na przykład mnie jako mieszkańcowi powiatu zabrać 1 000 000 zł, które potencjalnie możemy dostać do budżetu, żebym nie zrobił gdzieś w innym miejscu. Też każdy z nas powinien patrzeć jako radny, jak zrobić, żeby było tych pieniędzy więcej i więcej tych dróg zrobić. Co do tego, bo każdy sobie zdaje sprawę, że najgorzej, jak już ktoś się przysłowiową gąską wita, tą stryfkę, zabrać. I nikt, żaden z radnych, jak tu siedzimy, nie ma takiego, bo rozmawiałem przed tą komisją, nie ma takiego pomysłu, żeby Mielnicą czy w gminie Czemnicy zabrać. Ja się na to nie zgadzam, tak? Aczkolwiek być może, i tutaj zadałem pytanie szefowi Zarządu Dróg Powiatowych, być może pan dyrektor zrobił ranking, że jego zdaniem, któreś drogi mają większe szanse dostać dofinansowania, to nie. A jeśli, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że jak tu siedzimy, to duża część radnych przejdzie do następnej Rady Powiatu, jeśli tutaj uzgodnimy, że robimy, to zrobimy. No to nie ma takiej możliwości, żeby nie zrobić. Przepraszam, Robercie, ale nie mogę tego słuchać, co mówisz w kontekście, że się uda zrobić. Czy ty, nie widzisz tego? Ostatnie 4 budżety pod rząd, na przykład dla mnie, dla droga Nowe Domy. 200 tysięcy każdego roku było w budżecie i do tej pory jest niezrobione. Przecież ja się nie dziwię wcale, że tutaj, czy koleżanka Marzena, czy inny ma uwagi, nie wierzę w to, że jakikolwiek zapis do budżetu, czy do WPF-u powoduje, że będzie droga wykonana. Jedyną opcją jest to, że złożymy te pieniądze, właśnie pieniądze do schetynówki, bo wtedy jest pewność, że trzeba będzie z tego skorzystać, bo inaczej stracimy o wiele więcej. Chociaż chciałbym przypomnieć, że i 7 milionów straciliśmy dla Korzeńska, więc tutaj nic nie jest pewne. Nie słyszę żadnego rozwiązania sensownego. Jeśli traciliśmy pieniądze na remont drogi, to nie dlatego, że radni zabierali pieniądze z tego zadania, tylko dlatego, że zarząd nie potrafił tego zadania. Ale zarząd, sam wiesz, jaką opłatę, jak zarząd nie zrobi przetargu, nie ogłosi, to nie będzie wykonane. Tak, to robię ty teraz będziesz bronił swojego budżetu, Czernicy. Ja wiem, że przed wyborami to broni, to się jest, ale jesteś pojęcił za Wiśnią czy za czymś. Ale Robert tak będzie głosował za drogą, tą, która jest... Będzie za tą głosował. Co to jest na to, że to jest obowiązek wyborczy. Ja zamknę dyskusję i umotywuję na proponuję, mój wniosek jest taki, żeby zamknąć dyskusję na temat tych dróg. Te dwie drogi, które są prowadzone, one przejdą ze względu na to, że pan Adak będzie głosował, pani Marzanna i inni za tą drogą. Także nawet jeśli byśmy byli przeciwni, to i tak się nie uda. Ale dlaczego? Więc dyskusja jest zbędna. Mój wniosek. Ale ja wkładam wniosek z pan radny Furkot, a później pan radny Iwasz. Zacznę od szpitala i tych pieniędzy, które poszły na drogi zamiast na dług szpitala. Czy była analizowana, ile odsetek do szpitala musieliśmy zapłacić? Nic, bo od straty się nie pokrywa odsetek. Ale... Bo to jest strata, którą pokrył powiat szpitalowi. To nie jest kredyt, który powiat nic. Oczywiście, że tak, bo mogliśmy te drogi zrobić 2 razy. Druga sprawa. Mówimy o tym, które drogi kiedy były w planie. Droga Kosinowo-Piekary była w planie jeszcze za pana Stępnia i wielu innych radnych. I możecie różnie oceniać, ale ta droga w tej chwili, kiedy jest węzeł przy przetwórni w Prusicach, po prostu jest istotna dla gminy Oborniki Śląskiej i nie tylko. I uważam, że też należy wrócić do tego. Ten system jest fajny, ekonomicznie uzasadniony, jeżeli chodzi o budowę tych dróg, do których jest duża dotacja, czyli większych zadań, ale... Czy mogę prosić o uwagę?
w takim razie te małe zadania, a mamy ich tutaj masę, nigdy nie będą zrealizowane. Ewentualnie ze swoich środków co nieco. W związku z tym trzeba wypośrodkować część tam, gdzie jest 8 km na przykład zadanie i wtedy dużą dotację dostać, ale realizować też te małe zadania. Bo mieszkańcy niektórych wiosek czy przysiłków nie są upośledzeni, żeby u nich nie realizować. I proszę Państwa, zawsze było tak, że każda rada miała większość taką czy inną i były pewne priorytety. Ta ma też określoną i też ma pewne priorytety. Także, proszę Państwa, tak wygląda nasza kulawa demokracja. Pan radny Iwaszuk. Pozwolę, wstaję. Proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, że droga, ta w Mienicach jest drogą od 1946 roku łączącą dwie drogi. Drogi z Trzebnicy do Skarżyna i dalej do Wrocławia i drogi z Obornik do Trzebnicy. Jest ta droga w mapach, jest ta droga w naszym planie przestrzennym i nic się w tej kwestii wiele nie robi. Jeszcze pani Misiak, jak była, wystąpiła o przyjęcie gruntów popegeerowskich. Bo drogę tą sprzedali przez którą przechodziła przez majątek. Rozumiem, że informacja o drodze do Mienic jest bardzo spłycona, panie Adamie. I pan powinien o tym wiedzieć, jak to wygląda, że brak jest drogi do Liczyna z Mienic i brak jest drogi od Łuczka do Głuchowa, a droga jest cała taka. Tyle na ten temat. Natomiast siedzę tutaj, tak widzę i słyszę, że tak bym się znalazł na początku następnej kadencji, bo to wiele włodarzy gmin przyszło i my kadencję kończymy, a nie zaczynamy, proszę Państwa. I zarząd jest, sądzę, władny propozycji, a rada podejmuje decyzji, głosuje nad tym i tak to widzę. Dziękuję za uwagę. Panie radny Iwaszuk, ja tak wspomnę, oczywiście, że ta droga jest w planach wojskowych strategiczna, tylko z jednego końca brakuje 5 km, jak i z drugiego około 6 czy 7. Pytanie do rady, czy my, bo to już musielibyśmy zbudować tą drogę, czy średnio licząc 2 miliony za kilometr, czy my znajdziemy 20 milionów na budowanie nowej drogi, jak nie mamy. Trzeba zacząć sam. Czy my znajdziemy 20 milionów na wybudowanie nowej drogi, jak my nie mamy na wyremontowanie starych, tak? No to jest ten problem. Nie? Tutaj nie dyskutujemy o tym, żeby te zadania nie robić. Moja propozycja na sesji Rady Powiatu brzmiała w ten sposób. W każdej gminie ze względu na wzrost przychodów do budżetu powiatu wpisać oprócz tych dwóch gmin, czyli pana i gminy Trzebnica, dodatkowe zadania na poziomie 2 milionów złotych. I radni wspólnie z burmistrzami powinni się zastanowić, co to za zadania wpisać. I oprócz tego jest nowy jakby kierunek dyskusji, którą rozpoczął burmistrz Wandrowicz, czy zrobić, żeby był wilk syty i owca cała, czyli zrobić miennicę pana, bo pan mnie przekonuje, że miennicę trzeba zrobić. Oczywiście trzeba zrobić, ale zrobić to tak, żeby jeszcze oprócz tego 1 000 000 złotych więcej pieniędzy pozyskać. To jest taka propozycja, a pan się do tego nie odbył. Ja nie mówię, żeby nie zrobić miennicy, a pan mnie przekonuje, że to jest ważne. Okay. I tak jak mój Bzyków, który w tym budżecie nie jest przewidziany taki, a to jest bardzo istotna droga. Ja mogę stać akurat i powiedzieć panu, dziura na dziurze. A do Manowic, do Wrocławia właśnie przez Bzyków wszyscy. Tak, naprawdę to jest bardzo niebezpieczna droga. I każdy z nas może sobie przekonać. Tylko dzisiaj jeszcze raz. Zarząd na sesji wrzucił dwie sketynówki bez naszej wiedzy, bo nie wiedzieliśmy, nie było dyskusji, bez uzasadnienia, nawet nie wiedzieliśmy, że będziemy głosować.
złapaliśmy to małe oszustwo, nazwie to tak, i zaproponowałem i wicestarosta to podjął, żeby do innych gmin dorzucić po 2 miliony. Oprócz pana gminy, oprócz gminy Przewodniczącej. Rozumiem, że na takie rozwiązanie się pan zgadza, tak? Nie, ale tak. Dziękuję. Ja burmistrz Wiśniałek był, a później burmistrz... Proszę, panie, ja podnosiłam... Nie, ale no, burmistrz od pół godziny. Szanowni Państwo, odnośnie tej drogi. Ta droga nie obsługuje nie tylko Mielnic, ale dwie miejsca. Dokładnie. Piotrkowiczki, Mielnice jest to kilkaset osób mieszkających na terenie gminy. Poza tym w Mielnicach znajduje się punkt selekcyjny odpadów komunalnych, wobec tego obsługuje wszystkich mieszkańców gminy. Także tutaj z punktu widzenia zainteresowania gminy tym, tą drogą, to proszę uwzględnić również... Ale nikt nie próbuje odkreślić. Oczywiście, ale żebyśmy mieli, że tak powiem, pełną informację. My nie mieszkamy na odludziu, nie jesteśmy zacofanym społeczeństwem, które mieszka w miejscowości, która jest zamknięta. Niech pan się zgłosi, bo widzi pan, koleżanki radnie czekają. Codziennie jeszcze obsługuje różnicę. Niestety tą komisję zmonopolizowała dyskusja o sprawie załatwionych. Bo nikt tutaj nie dyskutuje, żeby Mielnice nie zrobić. A proszę uwierzyć, bo rozumiem, że pan siedzi i tych dróg jest setki kilometrów, gdzie ludzie, pan mieszka blisko Wrocławia, są ludzie, którzy mają 30-40 kilometrów do Wrocławia. Muszą, pan przejedzie sobie 1,5 kilometra złą trasą, a później już tylko i wyłącznie dobrą, a w takim Żmigrodu czy Zobornik ludzie jadą 30 kilometrów po drodze o katastrofalnym stanie. Co za tym idzie, statystycznie jest dla nich dużo bardziej niebezpiecznie. W pana przypadku już jest sprawa przesądzona, tak? Nikt tego nie chce ściągnąć i nie chce realizować. A dla mnie jest obojętny, czy zrobimy to z tak zwanej schetynówki, czy zrobimy to z budżetu. Jeśli radni chcą zrobić z budżetu, ja tylko powiem tak, ze względu jako 8-letni starosta, dla mnie jest idiotyzmem iść po dotacji 1 000 000 złotych, kiedy można wziąć 2 miliony. Mam nadzieję, że pan w domu podobnie robi, tak? Jeśli można wziąć 2 miliony, trzeba wziąć 2 miliony niż 1 000 000. Jeżeli nie ma kredytu, to... Ja mogę ad vocem, bo już trzeci raz... Ale nie, jeszcze burmistrz już Żmigrodu za kolejkę. Proszę Państwa, ja... Tu trzeba zmierzyć do końca, bo ta dyskusja, jak jeszcze będziemy dyskutować godzinę 2:30, to i tak zakładam, że nie doprowadzi do niczego, czy do kompromisu, bo zadecyduje głosowanie Państwa na sesji, którą wznowicie. Ja chciałbym się odnieść do radnego Iwaszuka, który powiedział o tym, że dzisiaj burmistrzowie są, bo nie wiem, kampania. Ja chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy, bo zostaliśmy zaproszeni. Jak bylibyśmy zaproszeni 2-3 lata temu na komisję, to ja zawsze jestem. Chodzenie na sesję Rady Powiatu nie świadczy o tym, które drogi będą zrobione i u którego burmistrza. Bo z całym szacunkiem dla Igora, jak tutaj był przykład, był najczęściej, a dostał najmniej. Więc taka jest niestety prawda, a to świadczy o tym, że nie liczono się w tej kadencji z głosem wójtów, burmistrzów z powiatu strzemnickiego. Natomiast zmierzając do celu, to Państwo podejmiecie decyzję albo polityczną, albo rozsądną. Rozsądek nakazuje, żeby skłonić się ku temu, co mówił między innymi radny Adach, czyli jak wybierzecie dwa największe możliwe projekty, tak, to przede wszystkim będzie to najbardziej racjonalne, a przede wszystkim, bo nie oszukujmy się, wszyscy czujemy, o co tu idzie gra. Idzie gra o to, co tutaj też padło już co najmniej od dwóch osób, że jak na dwie konkretne inwestycje będą złożone wnioski do Narodowego Programu Dróg Lokalnych i dostaną te drogi dofinansowanie, to z dużym prawdopodobieństwem będą zrealizowane. A resztę, co my sobie dzisiaj, co Państwo powrzucacie tutaj do programu, to następna Rada na każdej sesji może zmienić. A jak zadecydujecie politycznie, to będzie wybór taki, jaki będzie, tak? I tutaj do Państwa z całym szacunkiem, którzy są, bo każdy z wójtów, burmistrzów mógłby dzisiaj sobie tutaj przywieźć ze swoich miejscowości ludzi, którzy są zniecierpliwieni, tak jak Państwo i Państwa rozumiem, tym, że kolejny rok droga była obiecana i jej nie ma i mielibyśmy, czy musielibyśmy wynająć halę sportową, bo co najmniej połowę tej hali byłoby mieszkańców z gminy Żmigród, którzy mieliby podobne problemy. Szanuję Państwa, że jesteście, ale musicie Państwo mieć świadomość tego, że tych dróg, tak jak powiedział starosta, jest z 200 co najmniej, jak nie więcej kilometrów do zrobienia
i my możemy tylko apelować o racjonalne decyzje, jakie zapadną. Zobaczycie Państwo po efektach. Dziękuję. Pani Radna. Ja jeszcze się odniosę do tej wieloletniej prognozy finansowej, do której Robercie chce, żeby przypisać drogę Piotrkowiczki Mielnice. Ja powiem, że od 2 lat mam w te WPF-ie zapisane 400 tysięcy na właśnie na tą drogę i do dnia dzisiejszego nie zostało nic zrobione. Więc jeżeli znowu mam sobie wpisać do WPF-u pieniądze na drogę w Piotrkowiczki i kolejne lata, to tylko dlatego, że jesteśmy małą gminą, to ja się na to nie zgadzam i nie wyrażam na to zgody. Zarząd zaproponował uchwałę, w której jest droga Piotrkowiczki-Mielnice z Chetynówką. Taką decyzję podjął zarząd i ja będę tutaj prosić radnych, żeby po prostu za taką decyzją zagłosowali. A w którym roku jest w UPF-ie wpisane 400 tysięcy? Pani starosta, Pani starosta, co Pan robi z 400 tysiącami w tym roku? Poszło do dokumentacji. 400 tysięcy na dokumentację? Wydajecie? Tyle zostało wpisane decyzją radnie. Tyle zostało wpisane. Ale to jeszcze raz Wam powtarzam od 4 lat, za co Pan mnie podał do prokuratury, tak dróg się nie robi w tym sposób, tak? Bo Pan nie buduje autostrady. Robert, to jest nieumiejętne zarządzanie budżetem. Przez 8 lat robiliśmy to na zgłoszenie remont drogi, nakładka, poszerzenie poboczy i robiła to Pani Sabina Miczek, a Pan Sabucha robił dokumentację zadaniu, tak? Tak to wyglądało. A Wy wydajecie na lokalne drogi 400 tysięcy na dokumentację, nie podaje się do prokuratury, że ja się robię, tylko w konsekwencji... Takie pytanie. Jeżeli można, Rada wpisała do budżetu 400 tysięcy na tą drogę i Szanowni Państwo, z tych pieniędzy została wykonana dokumentacja. Ile kosztowało? Natomiast resztę pozostało. Panie Dyrektorze. Mogę, bo tutaj jeszcze wynikało się jakieś porozumienie, że 400 tysięcy dajemy na dokumentację. Z tego zadania został zrobiony pierwszy przetarg, nikt się nie zgłosił. Teraz ogłosiliśmy drugi przetarg. Środa jest otwarcie o to. Ktoś nie powiedział o trzech drogi. Piotrkowiczki Mielnice w kwocie 400 tysięcy złotych. I kosztowy stan jest na... Panie Pawle, ile metrów jeszcze dodajmy do tego? 360 metrów na drodze. Nie, dobra, ale odniosę się do słów tych, co Pani powiedziała, że nie jest robione. No to skoro jest ogłoszony przetarg, tak, w tym roku, to nie jest tak, jeszcze raz podkreślę. W historii powiatu jeszcze nigdy tak nie było, albo za moich czasów nigdy tak nie było, żeby to, co radni wpisują do WPF w kontekście dróg, zostało skreślone. I w tym sensie, w tym przypadku, to jest dowód na to, że te pieniądze nie przepadają, tak? Jeśli sobie wpisujemy coś w WPF, a my mamy tą jeszcze zaletę, że jako radni możemy wpisać do projektu budżetu. Do projektu budżetu. Ja się nie upieram, ja tylko mówię Wam jeszcze raz. Na miłość boską. Mówię w ten sposób, że możemy wziąć 2 miliony dotacji do budżetu, a przez ufor weźmiemy 1 milion i zrobić i jedno zadanie, i drugie zadanie. No tylko o to mi chodzi. Tak? Nie chcę uciekać od tego zadania, tylko chcę więcej milion wziąć, choćby na tą moją drogę, nie wiem, czy ją zrobimy do Bzykowa, której ludzie jeżdżą z Koniowa kilkanaście kilometrów. Wiesz swoją drogę do WPR. Próbowałem 3 razy, tak? Niestety nie mam przebicia, bo nie powinno być. Ale dzisiaj się może udać. No. Tak, słuchajcie, to nie chodzi o to, bo my możemy się śmiać czy nie śmiać, tylko chodzi o to, żeby, jeszcze raz podkreślę, powiat traktować nie jako jedno miejsce, które będzie opływało złotem, tylko jako całość. Bo my jeździmy po wszystkich drogach powiatowych, co po pierwsze, a po drugie działać ekonomicznie i optymalnie, a nie emocjonalnie. Robert, ty już nie jesteś starostą, pozwól, żeby zarząd tą skorą propozycję. No zawsze mówisz, ale daj zarząd, co zrobić. Bo ty mówisz zarząd i wszyscy myślą, że takie błędy są. Od nich nie słyszę nic, a słyszę od ciebie. Pozwól mi. Ja się zgłaszam, że się pan zarobił, nie będzie nic więcej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ten sam temat ćwiczymy jakieś 4 lata. Przecież dobrze wiemy, na początku tej dyskusji już wiedzieliśmy, że nikt nikogo do swoich racji nie przekona, dlatego że każdy radny i tak będzie ustawał za swoją gminą, będzie popierał inwestycje w swojej gminie. Więc po co dalej bić tą pianę? Niektórzy z Państwa tak obserwują, proszę się nie obrazić, obserwuję troszkę z boku, ale jak zobaczyli kamerę, to starają się, powiedzmy, swoje zdolności oratorskie przedstawiać jak najlepszym świetle. Skończmy z taką demagogią, niech proszę poddać pod głosowanie każdy z tych projektów, każdy zagłosuje i to nie ma po prostu sensu bicie dalej tej piany wyborczej, czy przedmiot jeszcze. Pan, ja jeszcze mam pytanie, panie dyrektorze, czy jest jakiś projekt na Oborniki Śląskiego? Jeżeli mówimy o projektach, bo pan Buczak mówi pod głosowanie, czy Wilczyn, Radni Wilczyn, Golędzinów jest gotowy.
jeśli chodzi o Wielczyn Korędzinów, to mieliśmy kiedyś taki kawałek dokumentacji, czy tam już było zrobione z pół kilometra, a teraz w tym roku jest w Wielczynie ulica Parkowa. I na ten odcinek już musieliśmy przetarg na wykonawcy ostatnich czwartek było ogłoszone przetarg. Wielczyn ulica Parkowa. Ile tam jest pieniędzy na tym przetargu? W budżecie jest około pół miliona złotych. A proszę mi powiedzieć, 150 tysięcy jest wpisane na Lubnów, na strategiczną drogę do Lubna. Mieliśmy na razie te pośrednie pomocze, tak samo jak w miejscowości Piekary, gdzie to jest 150 tysięcy. Czyli co? Czyli w ogóle zarząd, bo starosta mówił tutaj, że będzie dokumentacja jest przygotowywana, to co w ogóle się dzieje? 150 tysięcy złotych to podobnie jak mamy drogę w Orzęcie, bo Orzęcino, to tam mamy to już na Orzęcie, Orzęcino mamy już taką wstępną ofertę i mamy już tak skończone jakoś taki uproszczoną dokumentację, no to tam się uda zrobić 300-400 metrów. Tak samo będzie nakładka za takie kwoty, a do tej pory dokonaliśmy ścięcia poboczy. To ja mam pytanie tak naprawdę do zarządu, to co w takim bądź razie, no po co te pieniądze leżą jak po 150 tysięcy w każdej gminie, bo z tego okazuje się, że zrobimy 300 czy 400 metrów, a tylko kilka gmin tak naprawdę ma przygotowane projekty. To tam były większe kwoty, czyli dwie gminy czy trzy gminy. Ja mogę odpowiedzieć radnemu, że te pieniądze, które po 150 tysięcy złotych zostały przeznaczone na poszczególne drogi w poszczególnych gminach powiatu przewidzkiego, to była decyzja rady. Taka była decyzja i zarząd decyzja radnych i jak widzicie Państwo, za te 150 tysięcy złotych zarząd wykonuje te drogi, to znaczy konkretnie zarząd powiatowych ogłasza przetargi, a za 150 tysięcy wiemy, że no wiele się nie zrobi. Ale na samym dokumentacja plus wykonawstwo to tak jak żeśmy usłyszeli, to jest przeszło 300 metrów drogi. Ale inaczej, na samym początku panie starosto powiedział pan, że jest przygotowywana dokumentacja. Nie powiedział pan o 300 metrach drogi, tak naprawdę. Oczywiście, że 150 tysięcy było wpisane z dwóch powodów. Bo gmina Trzebnica, nie będę mówił, wzięła pieniądze z bieżącego utrzymania dróg w jednym roku na remont dwóch dróg za 900 tysięcy złotych. I my, żeby nie zostały wypompowane, żebyście nie zrobili tego samego manewru w następnej kadencji, zabezpieczyliśmy w tym momencie pewne pieniądze na poszczególne gminy. Ale wy nie powiedzieliście nam, że wy nie będziecie realizować, bo dzisiaj się okazuje, że pan, panie starosto, z zarządem mówicie o 200-300 metrach drogi. No bo się nie da więcej. No to, a dlaczego nie? Dlaczego nie zrobiliście spotkania z burmistrzami, tak jak tutaj dzisiaj są, które drogi powinni? Na pewno radni by się między sobą pogadali. Tutaj pan dyrektor chciał, tak? Jeżeli mogę coś podpowiedzieć odnośnie tej drogi z Ulicy Wielkiego do łączącego już Zakaszewskiem Wielkiego, bo tam faktycznie, jak burmistrz mówił, drogi tam już jest przed Kaszycami Miejskimi ta droga zrobiona. To jest odcinek gdzieś w granicach 7,5 km. To jeżeli jest mowa o tej punktacji, to myślę, że ta droga by dostała więcej punktów z tego względu, że tak. Na tym odcinku drogi występuje 6 przepustów na tej drodze, tylko mocno jest taki duży przepustów, bo między Szyborowem a Domanowicami jest 4 przepusty, gdzie łączy to sieczka, ta rzeka sieczka. I za Domanowicami i w kierunku Kaszy są 2 przepusty. I ten pierwszy przepust, co jest opodyfikowany metalowymi barierkami w kierunku Kaszy. Także panie dyrektorze, zanim to sprawdzi, bo już wiele mieszkańców zgłaszał, że właśnie tam od dołu się wszystko sypie. Także będzie prawdopodobnie ta droga może być zamknięta ze względu na remont tego odcinka. Druga sprawa, na pewno jeżeli by przyszły ta droga do remontu, na pewno nasza szkoła jest w miejscu wielkim. Na pewno zatoczki autobusowe musiały powstać. W Domanowicach są zatoczki autobusowe musiały powstać. Także myślę, że te punkty by były większe. Ta droga zostanie na tym. Ze strony. Bardzo proszę. Ja jeszcze chciałbym się dopowiedzieć do tego, co mówił sołtys Tomanowic. Jestem mieszkańcem Kaszyc Wielki. No i rzeczywiście auta, które jeżdżą przez te drogi, to są ponad 20-tonowe auta, które dojeżdżają do Tarczyńskiego, do Ujeźdźca. Cała magistrala od
trasy Eski prowadził poprzez Żmigród lub Rusicę bezpośrednio przez Kaszyce i Ujeździec. Także nie ma tam żadnych poboczy. Ja ostatnio rozmawiałem z panem Zalentowiczem, z burmistrzem naszym, pisałem pisma, wysyłałem, nawet było tutaj stąd odzew do mnie w odpowiedzi, że na razie nie ma funduszy. Zrobiono u mnie odwodnienie, bo cały łuk jezdni był salany aż do drugiego brzegu. Auta jeżdżące po prostu kamykami sypały mi po oknach do kuchni. W tej chwili zrobiono jakieś tam odwodnienie tylko dla pizzów z tego względu, że... A kiedy to zrobili to odwodnienie? Po tych interwencjach? Po moich interwencjach. Ale teraz... Tak, z tego względu, że tam jest przejście do Orlika. Dzieci idące do Orlika, one biegają po drodze jak zające, bo nie wiedzą, z której strony auto przyjedzie. Te auta nie jeżdżą 40 na godzinę. Im się spieszy czasów. One przez tą wioskę przelatują, przesiekają się, uchylają do samej ziemi. Także naprawdę ten odcinek jest tak wybity, że no, nie chcę już przedstawiać rachunków, bo trzy razy mam tu szczepnicę rachunki o prostowaniu felgi. Nie jest w stanie człowiek zauważyć, kiedy, w którym momencie wyskakuje dziura. Także to jest tyle, co ja bym to powiedział. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze takie czysto techniczne pytanie do doktora z rządu dróg powiatowych. Czy o tym czy tak pójdą? Przecież zaraz jest jeszcze mrozy i nie zdążymy. Ja bym zasadniczo ogłoszali jako przetargi takie, które mają dofinansowanie, czy jest jakaś informacja dofinansowania. No i wiem, tutaj proszę Państwa, też na swoją sesję, tak? Po co nas pracownicy zawodu do moratoriów? Pewnie to są różne kwestie zarządzanych bardziej finansowe. Obecnie mamy znowu zawieszone ogłoszenie o naborze do pracy. Nie masz nas pracownicy do wydawania pracy, nie masz też Czyli dostrzega Pan zagrożenie dla realizacji któregoś zadań? Staramy się sukcesywnie realizować zadania, które są w budżecie. Takie, które spore zostały jeszcze to droga w Złochowie, ten kawałek koło cmentarza. Nie wiem, jak się skończy jeszcze z Ozorowicami, bo teraz walczyliśmy jeszcze drugi raz w Innicę. Ogłoszenie przetargu i szykujemy na Ozorowicę. Tam też jest kawałek. A też przede wszystkim podstawowa rzecz, ogłaszamy po 3-4 przetargi, żeby w końcu maskawie jakiś wykonawca przyszedł, nie ma wykonawcy. Czyli jest problem z wyłonieniem wykonawcy. Proste. Ja jeszcze mam pytanie do pana dyrektora. Ostatnie pytanie, bo Dolnośląska Służba Dróg i Kolei robiła przetarg globalny na tutaj w naszych trzech powiatach na remont dróg wojewódzkich w tej technologii modyfikowanej gumą. 30 milionów i od razu znalazło się 4 wykonawców i to rozstrzygnęli na raz. Czyli być może przez to, że dzielimy te przetargi, a nie ogłaszamy jednym. Ja też nie rozumiem, co z tym. Ja nie rozumiem tej dokumentacji, bo jeśli robimy remont, czyli nakładkę tak zwaną z poboczami, to wystarczy to opisać tak jak my teraz, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Tyle i tyle asfaltu, tyle i tyle poboczów, metrach kwadratowych i nie trzeba wtedy robić dokumentacji technicznej, tylko się zleca odcinkowo ten odcinek do położenia nakładki i poboczy i wtedy można, nie wiem, ogłosić przetarg na 20 km dróg powiatowych bez dokumentacji w kontekście remontu. Do kilometra nie potrzeba decyzji środowiskowej. Dokumentacja jest zawsze problemem, teraz dzisiaj projektant tylko bierze papier i już bierze kupę set tysięcy, a z doświadczenia wiem, że ta dokumentacja później, że tak powiem, jest wątpliwej jakości, bo mapy nie takie czasami, czyli lepiej podejść do remontu w kontekście tego remontu, a nie wykonania przebudowy dokumentacji. Ja jeszcze korzystając z możliwości, że jest pan dyrektor, to chciałem spytać, co z tym odwodnieniem w Kaszycach Wielkich, bo burmistrz też interweniował, ja interweniowałem i pan twierdzi, że coś tam nie zostało tak dobrze zrobione, że nie bardzo są zadowoleni. Kaszyce, mogę te trzy miejsca. Pierwsze przy Zatomsce, to trzeba było zrobić takie korytarki z Ale jest szansa jakaś, że to zrobimy? A jaki jest koszt wykonania orientacyjny? Jaka to jest odległość? Burmistrz, przepraszam, jeszcze burmistrz, zaraz pani, a jeszcze nie chcesz?
To proszę bardzo. To w takim razie, co my mamy zrobić, jeśli taka sama kałuża, jak tutaj u pana, bo też jestem mieszkanką Kaszyc Wielkich, co mamy zrobić, jeśli taka kałuża stoi, przejeżdża, tak jak pan mówił, 20-tonowy samochód, wszystko leci na elewację, po oknach, i kto za to zapłaci? Teraz? Schody. Schody po prostu jak wyglądają, jak wygląda elewacja, to po prostu pan nie ma żadnego zielonego pojęcia. Co się dzieje? Dzieci idą ze szkoły i wracają mokre, jak jest tylko deszcz. Nie ma pojęcia. Panie dyrektorze, ta skrytówka w Przewnicy... Przepraszam, panie przewodniczący komisji, no bo padło pytanie do pana starosty. Proszę, niech się wypowie, odpowie, bo to są istotne kwestie. Kto za to odpowiada? Panie dyrektorze, kiedy to zrobimy, niech pan powie. A, panie dyrektorze, ten kawałek jest ujęty, czy nie w tej schedynówce? Ta schedynówka składa się tutaj z różnych odcinków. Ale... Dobrze, czy ujmuje pan... Ale czy ujmuje pan... Ale dlaczego ciężko? Nie jest gotowa dokumentacja na tą drogę. Uzgodnienia wymagają jeszcze dalszym ciągu. To ja mam pytanie, to dlaczego nie składaliśmy w takim bądź razie, jeżeli starosta, zarząd tutaj mówi, że mówimy o 300 metrach robienia drogi, panie starosto, czyli projektów, to dlaczego nie robimy jednej, a porządnie w tym momencie? Prusice są gotowe. Drogi. Tak. Bo jeżeli zarząd mówi że do Obornik Śląskich jest 300 metrów czy 200 metrów, to my w takim bądź razie, po co robimy konflikt w Radzie, przygotujmy jedną na porządną dokumentację na jedną drogę, a później będziemy następne drogi robili. Zanim oddam panie prostu jeszcze pytanie, poczekajcie, bo pytajmy o fakty. Bo my mamy do 19 września złożyć wniosek na Schetynówek. To 15. A decyzję środowiskową to kiedy mamy mieć? Na tą inwestycję. Musimy mieć brak sprzeciwu. Jeszcze dzisiaj pan projektant był tutaj w Wydziale Architektury, dzisiaj też był prosił o Wrocławiu, łączy na wysokim końcu. No ale to wie pan, bo to co to znaczy do samego końca? Stracimy, jak nie będziemy mieć, to stracimy schetynówkę, tak? Ale ona nie jest ujęta. Jest ten zielony na odcinki, dlatego na pewno jest ten odcinek. Nie, no jest. Nie jest to tak, że robione jest. Mówisz bardzo na cały odcinek. Od A do B. Pocięte jest albo Kaszyc Wielki czy nic. Jest rozgraniczenie z domami. Nie ma kompletnej dokumentacji, tak? Nie. Dokładnie tak. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że ten wniosek zostanie odrzucony, tak? Uważam, że złożony będzie wniosek w takim zakresie, na taką rodzinę długości drogi, na jaki będziemy mieli komplet uzgodnień. A to na jaki komplet, na jaki odcinek mamy w tej chwili komplet uzgodnień? On jest stanowiony do domami, już praktycznie nie wszystko. A cały odcinek jaki jest długi? Cały odcinek 3 km. 3 km. A potem jest odcinek do domu. Czyli tak naprawdę. I tam gdzie jest wasza dziura. Tak, to nie będzie, bo to jest naczelnica tylko. Czyli tak naprawdę mamy tylko uzgodnioną dokumentację na odcinek Czernicki. Tak. Bo my tak naprawdę bijemy pianę, chcemy zabrać tutaj ludziom z Wiszni Małej, tak? Mieszkańcom, którzy czekają z Mielnic tyle lat. A się okazuje, że dokumentacja, która została złożona na drugą drogę, nie jest kompletna dzisiaj. Czyli dalej nas zarząd wprowadza w błąd, bo powiedział nam w tym momencie, że jest pełna dokumentacja. A tu mieszkańcy mówią, że nie jest. I faktycznie wychodzi, że nie jest. I nie ma odcinka czy Czernickiego, Prusickiego i Żmigrodzkiego, tylko jest sam odcinek Czernicki. Po raz kolejny. Jeszcze ja mam pytanie. Ja mam tylko pytanie do dyrektora, jeszcze jedno. Panie dyrektorze, to proszę powiedzieć, bo mamy tutaj dwie drogi. Domanowice Ujeździec i mamy Piotrkowiczki Mielnice. Która dokumentacja z tych dwóch jest kompletna? W całości. Która? Z Wiszni czy w Czernicki? Proszę? Jest 100%, tak? Czyli tam można realizować. A Barkowa? Która jest kompletna dokumentacja? Tylko remont. A jeszcze mam pytanie. Będzie sesja. Czy na tą drogę jest pozwolenie na budowę już? My nie uzyskujemy pozwolenia na budowę.
na zgłoszenie. Tutaj prosimy Państwa. To ja bym się chciał zapytać teraz konkretnie o tą drogę właśnie do Manowice, Kaszyce, Trzebnica. Czy ona w ogóle będzie zrobiona? Czy będziemy czekać na niebezpieczeństwo, kiedy zginie jakieś dziecko? Ja w piśmie, które pisałem, napisałem o tym. I w razie, kiedy wystawi się wypadek, niestety, ale to pismo trafi do prokuratury, no bo tyle, co tam się dzieje, to naprawdę jest szaleństwo. Te auta Tarczyńskiego, prawdę mówiąc, część bardzo duża prowadzona jest przez naszych sąsiadów ze wschodu. Nie wiem, za co oni zdawali prawo jazdy, to im wydał w ogóle prawo jazdy, ale jeżdżą po całej drodze. Czyli są co się dzieje? No nie chciałby pan mieszkać w tym miejscu. Ja mieszkam na samym miejscu. W podobnym miejscu, bo ja tam przy waszej drodze mieszkam. No, ja właśnie, jak tutaj zwykł, to jeszcze pół wieży, bo jest jakieś pobocze. A nie ma żadnego pobocza. Jak się uda, tak wjeżdżają. Panie przewodniczący, naprawdę ja ostatnio pokazywałem zdjęcia, gdzie 10 cm od mojego błotu ślady pół wyciśnięte 20-tonówki były. No to jest moment i chwila, żeby się... To nie jest śmieszne, chciałabym panu powiedzieć, że to nie jest śmieszne. Bo mamy naprawdę bardzo fajne boisko i boisko jest też korkowe. I dzieci idzie tam naprawdę bardzo dużo. Idzie 15 osób może dziennie, co drugi dzień. I od momentu skrzyżowania do boiska nie ma chodnika. A tam właśnie jest ten zakręt i auta jeżdżą naprawdę bardzo szybko. To już nie chodzi o to, żeby zrobić półgminiaką drogę, bo to nie o to chodzi. Tylko o to, żeby chociaż ten chodnik. Tak samo od momentu przystanku do strony do Manowic. Dzieci też jest tam na takim jakby osiedlu, też jest dużo. Też nie ma tam chodnika. Dlaczego mamy my być pominięci? Ja tego nie rozumiem. Pan radny zalecam. Przepraszam, do tej naszej drogi dopowiedzieć. Ja tak zrozumiałem, że odcinek na pewno będzie zrobiony tylko u jeździe z Wielkich do Manowice. Więc Kaszyce Wielkie nie są brane pod uwagę. Tak to wygląda, bo na dzień dzisiejszy mamy odcinek tylko ile kilometrów, panie doktorze? Dokumentację kompletną mamy na odcinek do Manowice u jeździe, tak? Czyli Kaszyce nie są zgłoszone, proszę Państwa. A te zaszłości, które Państwo opowiadacie, są zgłaszane i to jest nowa nawierzchnia. Ktoś to odebrał, przecież to ona ile ma lat? 2 lata, 1,5 roku? A nie, nie, nie. Czyli ona jest do realizacji, tak? Tak, bo tam jest. Ja tylko dodam, że to wygląda nieprofesjonalnie, że Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych już ma 10 lat. Przecież takie planowanie, jak słyszę, że nie ma dokumentacji, walczymy o termin, o tydzień, bo czy zdążymy, czy nie zdążymy. Przecież to nie jest tak, że miesiąc temu wiedzieliśmy, że ten konkurs będzie ogłoszony na przebudowę czy remonty dróg. To wychodzi brak takiej strategii, no bo jeśli moglibyśmy wszystko złożyć, tak, to byśmy dostali dużo większą dotację niż złożymy, tylko ograniczony do krótkiego odcinka kawałek tej drogi, nie realizując tego zadania, bo Państwo do nas mówicie, my to doskonale rozumiemy. Ja potwierdzam, bo mieszkam przy tej drodze u wylotu do Trzebnicy, w Nowym Dworze mieszkam i też widzę, że to jest strasznie niebezpieczna droga, strasznie mi zależy, żeby tą drogę zrobić, bo ona się stała taka tranzytowa trochę, szczególnie dla Tarczyńskiego i dla pracowników jego. Ale wolałbym, żeby ta inwestycja była przygotowana, nie? Żebyśmy wzięli 2 miliony dotacji, a nie milion, to jeszcze uważa, że nie starczy. Pytanie do zarządów, jakby wypracowaliście nad tą koncepcją tego remontu ile? Tydzień temu, czy miesiąc, czy 2 lata? Chyba kiedy podjęliście decyzję, że to będzie remontowane i zgłaszane? Ale został krótki czas realizacji do 16, tak? Nie, do zgłoszenia. Przepraszam panu Sławku. Było pytanie od pani, teraz jest od ciebie. Niech zarząd nam da jakąś odpowiedź. Panie dyrektorze, niech pan udzieli informacji, jak długo trwały te przygotowania, jeżeli chodzi o projekt. Jeśli chodzi o projekty, to zaczęły się już tematy na około września, października. Jeśli chodzi o Piotrkowicze, jeśli chodzi o Łubiejdzie z Dymanowice. Tak, to jest to też powiedział. Ale jest inne pytanie. Dlaczego zarząd nam przedstawił na ostatniej sesji, że droga, o którą będą się ubiegali, jest drogą idącą przez 3
gminy. Trzy gminy. Tak jest. A dzisiaj się okazuje, przez przypadek, gdyby nie mieszkańcy, że ta droga, projekt jest przygotowany tylko tak naprawdę na jedną, na jeden odcinek, na jedną gminę. Cztery, pięć gminy. Dokumentacje są kompletne, tylko teraz, jeśli mogę powiedzieć, dyskretynówki nie przyjmą wniosku, jeśli nie ma braku sprzeciwu z Wydziału Architektury. A żeby ten brak sprzeciwu z Wydziału Architektury otrzymać, to trzeba mieć wszelakie uzgodnienia. Decyzję środowiskową, tak? 14 dni uprawomocnienie. A kiedy zostało złożone, że 14 dni, bo tam jest na uprawomocnienie się 14 dni. W takim bądź razie, kiedy Państwo złożyli na ten odcinek, a na odcinek Czernicy? Czy w jednym czasie złożyliście? Czy były odwołania? Czy po prostu na gminę Czernicę złożyliście wcześniej? Pierwszy był odcinek, który jest zanotowany. Dobrze, kiedy? Można na ten... Tamtego roku się już rozpoczął. Tamtego roku, czyli jest gotowy rok czasu. A na Prusice i na Żmigród? W tym roku, koło czerwca. Kiedy? Kiedy? Koło czerwca? No to 14 dni, kiedy upływa termin uprawomocnienia się? Ale moje pytanie jest jedno, panie dyrektorze. Kiedy upływa termin uprawomocnienia się decyzji środowiskowej? Kwestie te kiedy? Prowadzi pan projektant, który ma prawomocnictwo i on wystosowuje pisma. Czyli tak naprawdę nie zostało złożone. Panie dyrektorze, ja jeszcze mam tylko jedno pytanie. Skokowa Górowa. Mamy dokumentację kompletną? Ale mamy kompletną dokumentację? Tak. Więc mój wniosek jest taki, jeśli jest kompletna dokumentacja na Miennicę i na Skokowa Górowa, proszę te dwie drogi, będziemy o głosowanie na temat tych dwóch dróg. Możesz, bo nie ma kompletu dokumentacji. Przepraszam, ale Skokowa Górowa ma komplet i Wisznia też ma komplet. No i ogórniki mają. Ogórniki też mają. Też mają kawałek 500 metrów. Też to, dlaczego ja proponuję jedną rzecz w takim bądź razie, może jak zastanawiamy, to procedujmy nad każdym radnym, niech głosują, nad każdą drogą. Przepraszam, ja mam pytanie do zarządu. Ile mamy kompletnych dokumentacji i kończmy tą komisję na wykonawstwo tych dróg? Proszę o kompletną dokumentację odpowiedzieć. Dobrze. Bo jeśli tutaj pan radny też się mówi, bo jeśli obliczymy do rodziny, no przecież tam mamy tylko z 500 metrów. Też mieszkańcy mieszkają. Tak, jeżdżą do procesu. Też to nie możemy patrzeć, czy robimy, wie pan, czy robimy tak. To my, mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie, powiem inaczej, o Lubnowie, wrzuciliśmy to 2 lata temu 150 tysięcy. Przerzucamy te 150 tysięcy. Mamy członka zarządu, który nawet nam nie powiedział, że 200 metrów drogi możemy w tym momencie zrobić. Dlaczego? No to 300 czy 400. A ile mamy w Lubnowie? 1,5 kilometra albo 2. Zgadza się, panie dyrektorze? Do zrobienia. Szanowni państwo, zanim udzielę swojego głosu, zanim pójdziemy na tak zwaną wojnę podjazdową i będziemy rozszarpywać te nędzne pieniądze, albo te inwestycje, które tak poradnie idą realizowane, to proponuję, żebyśmy jednak ze względu na to, że raz, że się jest mała szansa, bo każdy będzie, jak widzimy, bronił swoje interesy, się porozumieli, żebyśmy jednak procedowali tą propozycję, która była na sesji Rady Budżetu zgłoszona, żeby w każdej gminie, każdy z grupa radnych pochodzących z tej gminy rzuciło jedno zadanie na 2-2,5 miliona. Dopiszemy do WPF, bo to co powiedziałem, WPF ma kilkanaście milionów większy przychód do budżetu niż kilka lat temu. Szkoda, że starosta milion więcej wydaje na pensję zapłacy, ale z tego miliona... Ale Robert, nie podkreślaj. No dobra, ale to trzeba, wiesz, ja ci powiem, podkreślam, dlaczego podkreślam, to jest kilka razy mniej na inwestycje, a milion... To wrzuć Czernicę sobie w WPF. Ale jeszcze raz ci powiem tak. W fabryce Tarczyńskiego pracuje cały powiat albo trzy powiaty. Tą drogą, akurat tutaj patrzę na radnego Karolińskiego, bo idzie obok jego szkoły. Tą drogą ciągnie ruch tranzytowy, tirowy, z dziećmi. I powiem wam, nie ma chyba w powiecie aż tak obciążonej drogi, jak z ujęcia do Domanowa. No nie ma. Ludzie, no, możemy oczywiście zabrać tą drogę i mówić, że Czernica dużo dostała, tak? Ale ze względów na czystą uczciwość wobec tych pracowników, dzieci, mieszkańców, to nie ma tak obciążonej drogi, bo każdy z nas w wyniku wcześniejszych inwestycji, też powiatowych, bo braliśmy pod uwagę ruch tranzytowy, został w jakimś sensie odciążony.
gmina Wisznia Mała, dzięki wójtowi, przecież zrealizowaliśmy prawie wszystkie drogi, bo dokładał. Dlaczego ta reprezentatywność tych inwestycji była? Bo wójt dokładał, tak? I sam robił. I sam jeszcze robił, tak? No ale tam rzeczywiście te miennice zostały i trzeba temat załatwić, tak? Ale ta gmina jest póki co zaprowiantowana przez S5, przez starą piątkę i sytuacja dzięki wójtowi jest niezła. W Prusicach zostało kilka dróg, które ja nie chciałbym przerzucać właśnie z tej, teraz targować, czy te Domanowice to jest droga, którą możemy odłożyć, bo nie możemy odłożyć. Sytuacja budżetowa, jeszcze raz wam powtarzam, bo starosta się szczycił, jest na tyle dobra, bo przez lata nie inwestowaliśmy, że możemy wziąć obligacje, tak jak ja zrobiłem to, jak dostałem odszkodowania z S5, to od razu wrzuciłem drogi i zrobić wszędzie po 2-3 miliony, za 2-3 miliony inwestycji. Tylko prośba do radnych, żebyśmy się dogadali, kto jaką drogę, dorzucili do WPF-u, a mam nadzieję, że w przyszłej radzie, teraz jeszcze możemy dopilnować, żeby to było zapisane w budżecie, a w przyszłej radzie część z nas dopilnuje, żeby te inwestycje były zrobione. Czyli rozumiem, głosujemy na temat tych dwóch dróg, tak? Tak. I każda gmina ma dostać jakąś kwotę na wskazaną przez radnych, drogę, tak? Radnych i burmistrzów z tego okręgu. Moim zdaniem jesteśmy w stanie sfinansować w przyszłorocznym WPF-ie między 2 a 3 milionów na inwestycje dla tych gmin, które nie dostają swojego dochodu. Jeszcze mam pytanie do dyrektora. Wracając do drogi Kaszyce, Bilickie, Ujeździec. Czy jesteśmy w stanie za kwotę 5 milionów złotych zrealizować zadanie na tym odcinku, czyli Kaszyce, Ujeździec Wielki? Czy pan jest w stanie nam odpowiedzieć na temat tej realizacji? Tak? Przepraszam, skąd? To dobrze, my będziemy głosować za chwilę na temat realizacji tej drogi. Ujeżdża do Kaszy z Gdańskich tylko 2-3 miliony? Przecież tam jest 7 km? 3 miliony. Od Kaszy z tak. Tak. A, to do Manowy, nie do Ujeżdża Wielkiego, to tak. No właśnie dlatego myślałem, że to takie miło. No to 6, no to będzie 5,5 miliona. Ale poczekajcie, bo państwo powiecie już to, co było powiedziane, że chcecie, że ja też chcę, żeby zrobić sobie drogi, ale my tu radni musimy podjąć decyzję, bo zaraz się radni pokłócą i nikt żadnej drogi nie zrobi. Po pierwsze, przy założeniu, że no taka jest moja propozycja, jeszcze raz ją powtórzę, już nie mieszajmy w tych schetynówkach, tak, bo rozumiem, że jakby to wzbudza pozytywną, negatywne emocje, zaraz się wszyscy pokłócimy, tak? Pogadajmy tylko, jakie zadania dorzucić do tych gmin, które nie dostały schetynówki. No to zacznijmy po kolei, ja zgłaszam. Przepraszam, panie radny, mam rękę już. Mogę, panie przewodniczący? Panie przewodniczący, dobrze pan mówi, ale pan się troszeczkę powtarza. To samo pan mówił, kiedy była delegacja na temat drogi 1400, tak, również do Ujeźdźca, ze względu na dojazd do firmy Tarczyńskiej, to miało załatwić całkowicie sprawę i czas na inne miejsce. Teraz pan mówi, świetnie, Domanowice, Ujeździec Wielki, ja rozumiem. Tylko to znowu też jest pan broni swojej gminy, pan broni tego, co jest. Uważam, że mieszkańcy to mają rację i też tak, wszyscy inni mają takie same problemy. To naprawdę nie jest rozwiązanie. Zgodźmy się na to, co tu jest. Pytanie było pierwsze zasadnicze, które odcinki dróg w naszym powiecie mają gotową dokumentację. Do końca nie czekałem na to odpowiedzi. Chciałbym wiedzieć, z tego wybierzmy te, które mają największe dofinansowanie. Z tego, co słyszałem przed chwilą, Migrodzie chyba nie ma gotowej dokumentacji, co powoduje, że jako mieszkaniec Migrodu nie będę miał za bardzo której drogi poprzeć. Tak? W kontekście takim, że nie masz Migrodzkiej, są inne. Więc będę popierał te, które są największe, przyniosą największe dofinansowanie. Natomiast i mają kompletną dokumentację. Tak, o to chodzi. Proszę Cię, Robercie, nie mów tutaj o to, że w budżecie coś pisze będzie zrealizowane. To jest nieprawda. Ja powiem tak, przypomnę jeszcze raz, nowe domy, od 4 lat po 200 tysięcy wpisywane, piąty przetarg. A dlaczego przetargi się nie udają? Dlatego przetargi się nie udają, bo szacujemy, mamy 200 tysięcy, liczymy na to, że ogłaszamy przetarg. To jest rok wyborczy. Tutaj wszyscy robią wszystko. Idą grube miliony w drogi, bo każdy chce się pokazać na koniec swojej kadencji.
i tak, bo wiadomo z góry, w zeszłym roku mogliśmy zrobić zamek, 700 tysięcy, w tym roku już za 1 100 000 mamy. Takie są rady. I proszę się nie dziwić, że jest piąty przetarg na świadomą wiadomość, bo tam zgłosił się oferę za 600, a mieliśmy 250, ale w zeszłym 450, ale w zeszłym roku byśmy to te pieniądze zrobili, więc tu tkwi problem. Jak najbardziej, problem. W zeszłym, w latach poprzednich trzeba było robić te drogi w tym momencie. Dlatego poproszę jeszcze raz przypomnieć te drogi, które mają gotową dokumentację i spośród tych proponuję wybrać te, które przyniosły największe dofinansowanie. Dobra, a kto się zwróci do dyrektora? Ja tylko... Ja się proszę do zarządu, proszę, czy niech mi ktoś odpowie na to pytanie. To tylko dyrektor może odpowiedzieć, bo dyrektor... A jeżeli starosta, pan starosta powie, że pan dyrektor, to pan dyrektor jeszcze raz powtórzy głównemu, które drogi mają gotową dokumentację, ile to jest kilometrów, jaki jest szacowany koszt naprawy. I wybierzmy te, które przyniosą nam najwięcej zysku. Na dwie drogi jest dokumentacja kompletna. Nie na trzy z tego co słyszę, tak? Ale ja proszę panie przewodniczący, niech mi powie to ktoś z zarządu. Bardzo bym prosił, bo ja też chyba się orientuję mniej więcej. Nieprawda, że nie mam pojęcia. Wiem o co chodzi. Tylko, że proszę, ja sobie zapiszę. Panie dyrektorze, jeszcze raz proszę, aby pan powtórzył. O zrozumienie jednej pewnej takiej kwestii, że pewne decyzje zapadają w określonym czasie, w określonych dniach, terminach. Wiem, że pan, który te wnioski pisze, to tak uczciwie, to pisze ten wniosek Piotrkowiczki Mielnice i ujeździec do Manowice, tamten obszar, co nie? Że są te dwa obszary. Innych obszarów on na razie nie obsługuje i nie pisze, bo musi wynajdować jakieś firmy, jakieś powiązania i tak dalej, żeby wpisywać tam dokumentację. I skupia się na tych dwóch tematach. Ogólnie w cudzysłowie Piotrkowiczki Mielnice, nie ma, czy tam 2 km, czy 3, jeśli pisze pan, to pisze już. A potem drugi odcinek, że właśnie ujeździec do Manowice do Kaszyce. Sam z nim jechałem, ujeździec do Manowice Kaszyce jechałem. Tylko mówię, kończymy jeszcze cały czas. Ujeździć do Manowice, tak? Dyrektorze, jeszcze, odniosę, ale nie bardzo rozumiem, czyli inne wnioski nie wchodzą w grę? Chociaż są kompletne, chociaż są kompletne. Proszę, prosicie, że jest kompletne, tak? Dobrze, ale jeszcze prosicie, ma kompletną dokumentację, tak? Poczekaj jeszcze, prosicie, mają kompletną dokumentację czy nie? Bo tutaj pan Sławek mówi, mają kompletną. Mają? Tak, mają kompletną. Tak. Ale pan dyrektor mówi o czymś innym, jakbyście... Pan dyrektor mówi, że jakaś firma zewnętrzna, pracownik z powiatu pisze wnioski, tak? A pana dyrektora zdaniem nie zdąży napisać inny, tak? Nie chodzi o dokumentację. Znaczy, to jest pytanie do zarządu, bo my zawsze jesteśmy... Cały czas jest pytanie do zarządu. A ty próbujesz odpowiedzieć za nie. Pan burmistrz Lewandowski, który ma też... Z mojej, proszę państwa, wiedzy wynika, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Najważniejsze, żeby droga miała dokumentację niezbędną zatwierdzoną, tak? Czyli brak sprzeciwu przy zgłoszeniu lub prawomocne pozwolenie na budowę, tak? Natomiast napisanie wniosku jest bardzo proste, bo ten wniosek jest prosty. Więc zakładam, że pracownik, który się tym zajmuje, może to zrobić w 2-3 dni. A do piątku jest chyba termin składania, tak? Więc to, co państwo mówicie, że te się piszą, to nie znaczy, że się inne mogą nie napisać. Zależy od, wiesz, od chęci, polecenia. Znaczy przede wszystkim od decyzji Rady, tak? Bo jak Rada zagłosuje za określonymi wnioskami, to na te wnioski należy złożyć, na te projekty należy złożyć wnioski. Panie przewodniczący, tak podsumowując, to usłyszałem. Rosice ma dokumentację gotową. I Mielnice. Do Maniewice ujeździec, tak, i Piotrkowicz Mielnice, tak? Te trzy drogi mogą wystąpić o sektorówkę na dzień dzisiejszy. No, nie. Ja zakładam, proszę państwa, bo jak każdy dbał o swoje, przepraszam, że poza kolejnością, to Barkowo nie było zrealizowane w tamtym roku. Widocznie ma dokumentację, tak? Ale i może być skończone. 2 kilometry czy 3,5, tak? To słyszałem, że nie ma właśnie tu filmu, bo to jak mamy tak bardzo, to dwa lata temu było składane, tak? Ale mówisz o Barkowo. Nie, rok, kilka miesięcy, razem z zawodnikami śląskimi. Oczywiście. I nasz wniosek przepadł. Tak. Przepraszam, to może uzgodnijmy, które drogi mają naprawdę pełną dokumentację. Powtarzam raz jeszcze, pełną dokumentację. Czyli niech drogi się wypowie. Kurowa. Barkowo. Tylko starosta. Właśnie, Gosia. Dlaczego my wyliczamy? Mam, nie ma, trafi, nie trafi. Pani, i starosta nie odpowiada na to. Przy goście powiedzieć, że to zrobię. To państwo proszę odpowiedzieć. Panie dyrektorze, proszę jeszcze raz. Ale proszę być głośno, wyraźnie, żeby wszyscy to słyszeli. Panie dyrektorze, ja sprecyzuję. Proszę powiedzieć nam,
które z dróg mają kompletną dokumentację powiatu czerwińskiego sprzed 2 czy 3 lat włącznie, a nie zostały zrealizowane? Aktualnie. Aktualnie. A Barkowo? A Barkowo? Ja tutaj pozwolę wejść panu w słowo. Pamiętacie, były składane 2 wnioski do wojewody na dodatkowe pieniądze rządowe. Dlaczego nasza odpadła droga Śmigrodzka? Dlatego właśnie, że miała wpisany remont. To było to. To było celowe z góry ustawienie na niską punktację remont. Słowo remont deklasuje, chowa pod stół drogę. Tylko i wyłącznie przebudowa dostaje punkt. Przebudowa plus droga wojewódzka, droga krajowa. Panie dyrektorze, ja jeszcze mam tylko jeszcze jedno pytanie. Wracając do drogi Kaszyce-Mickie, to Manowice, Jeździec Wielki. Jeśli nie mamy kompletnej dokumentacji, czy my do tego okresu czasu, który jest wskazany, czy jesteśmy za tydzień, czy 2, tą dokumentację w 100% uzupełnić, aby nam to zadanie nie przepadło? Bo może nam też przepaść to zadanie. Czy może wziąć pod uwagę jakby rezerwową jeszcze jedną rezerwową? Trzeba było wniosek do zarządu złożyć. Proszę? No tak, ale panie dyrektorze, czy pan powiedział, że nie mamy kompletnej dokumentacji na Kaszyce Mińskie w Jeździe z Wielkim? Mamy na odcinek do Manowice? Jeśli państwo pytacie, tak, to też mam prośbę, że mam prośbę. Mam prośbę. Na jaki odcinek? Dokumentacja jest w ogóle od Kaszyc. Milickich? W stronę Kaszyc Wielkich do Manowice u Jeździec Wielki. Jaki odcinek drogi? Razem łącznie to jest 6 400. Dobrze, ale mamy tutaj 5 milionów złotych. I to jest podzielone na odcinki. Jeden projekt na drogę od Miejsca do domu. Który pierwszy odcinek będziemy robić? Wszystko razem chcemy zrobić. Ale za 5 milionów się nie uda. 6 kilometrów drogi. Za kilometrów? 6 razem. Czyli tak naprawdę najrozsądniejsze, pierwszą drogę, którą powinniśmy robić, to są Prusice. Skokowa Górowa. Tak, Skokowa Górowa. Czyli najwięcej może kosztować, bo z tego co wiadomo w Czernicy jest 3 kilometry. No i wtedy Czernicę poddamy pod głosowanie, nie ma żadnej. Znaczy ja proszę, żebyśmy wszystkie poddali pod głosowanie. Dobrze, okej. Okay. Jaki pan proponuje sposób? Jeszcze uwagę, to na początku tej kadencji na pierwsze, z drogi 1365. Czyli mamy więcej tych projektów. Że taki odcinek może przejść, no przeszło. A, w tym sensie. Proszę głosować. Chciałem, że znowu. No panie, żeby inżynier rozpiewał, panie radny członków zarządu, jaki pan proponuje sposób co do głosowania, bo to bardzo mnie to interesuje. Jedynym sposobem rozwiązania tej sytuacji jest to, że każdy z radnych, który jeden głos zagłosował, to jest jedną drogą. Za jedną drogą? Tak. Te, które uzyskują najwięcej głosów, po prostu. A dlaczego nie za dwoma drogami, skoro wybiera 23? Bardziej logiczne dla mnie. Jak pan ze swego okręgu wybiera 2 radnych, to głosuje pan na 2, a nie na 1. Dlaczego tutaj? Myślę, że głosowanie nad 2 propozycjami wprowadziłoby dużo zamieszania. Ciężko by było to. Dlaczego? Może na kartce napisać 2 drogi. Skreślam numer 1, 2. Zrobić głosowanie na papierze, żeby nie było to przez podniesienie ręki. Może być otwarte, mogą być zmienne karty. Jeszcze raz. Chciałbym na koniec tej kadencji jednak wypracować rozwiązanie, które może z obrzydzeniem, ale wszystko przyjmą, tak? Bo jak my pójdziemy teraz na wojnę, że jedni drugim będą drogę skreślać, no to naprawdę nie pójdzie i w konsekwencji może się zdarzyć, że żadna nie pójdzie, tak? Droga. Jeszcze raz powtórzę to rozwiązanie, jeszcze raz, tak? I ono nie jest złe, bo dyskutowałem z burmistrzami, wójtami, inaczej chyba być może się nie da, tak? Żeby po pierwsze zrobić już te 2 skierunki, które zostały zgłoszone, bo tu powiem w ten sposób, że za chwilkę się okaże, że my zmienimy na Prusicę, a zarząd nie złoży tej skierunki, bo się okaże, że nie ma jakiegoś raportu, albo tak
tak złoży, żeby ona przypadła, tak? Czy jak będziemy robić, no, a przed chwilą mówiłeś, że jak piszemy do budżetu, to na pewno zarząd. Ale Robert, zarząd powiedział, jeszcze raz opowiem tak. Jeśli to zarząd wykreuje, a pan starosta się nie odzywa jakieś rozwiązanie, no to będzie to rozwiązanie budżetowe. My coś wymyślimy, to zarząd ma wiele możliwości, żeby zrobić tak, żeby nie poszło tak, jak chcieliśmy. Damian. Proponuję takie rozwiązanie, żeby... Nie, trzeci raz to powtarzam to samo, tak? Ja rozumiem, nie chcę. Podoba ci się to, żeby każdej gminie... Ale o tym mówię, że zostawiamy te skrytynówki, tak? Jeszcze raz powtórzę. Posłuchaj. Zostawiamy te skrytynówki, które są wpisane, a innym gminom, które nie są zgłoszone, to rzucamy 2-3 miliony. Panie Przewodniczący, a jaką mamy komisję? Taka jest moja propozycja. To jest komisja budżetu, rozumiem, tak? To jest komisja budżetu? Tak. A kto jest zastępcą tak? Przewodniczącego? Proszę? Zastępca prowadzi. Zastępcą? Tak. A ty z wielu zastępcą? Tak. To jest szef. Ale nie mówię, czy się zastępca? No. Czyli co? Proponuję takie rozwiązanie i naprawdę, wierzcie mi, nigdy się nie dopracujemy. To jest może jedna z ostatnich sesji, żeby zostawić te skrytynówki, które są, bo zaraz jak zmienimy, to się okaże, że dyrektor nie złoży, bo nie ma dokumentacji, albo zarząd wycofa. Cuda na kimś. Zostawić te dwie skrytynówki, a oprócz tego w każdej gminie, która nie dostała, w UPF-ie, co na tym idzie w budżecie, dorzucić między 2 a 3 miliony na zadanie. A ja mamy wniosek złożyć? Ja składam wniosek, żeby radnik wybierzał trzy drogi zgodną z dokumentacją, dokonali poprzez głosowanie. Pana głosowania postawiam Państwu do wyboru nad dwoma drogami. Trzy. Ja też składam wniosek formalny, skoro jest ta sesja w trybie pilnym i zarząd musi wyrazić na tą zgodę. A skończyliśmy ostatnią sesję. Przypominam Państwu, przegłosowaliśmy wniosek starosty o zakończenie dyskusji i do i rozpoczynamy sesję od głosowania, więc głosujemy kolejne dwie drogi, które są wpisane do budżetu, takie zgodnie z prawem. Proszę pana prawnika o poświadczenie tego. Pani radna, po pierwsze jesteśmy na komisji, po drugie zawsze do każdej uchwały, której z radnych, jeśli się nie dogadamy, może zgłosić poprawkę i wykreślić miennicę i wpisać plusy. Bo to jest poprawka do... Taka jest nasza kompetencja. Tak? Oczywiście. I to nie chodzi o to, żebyśmy szli metodą przecinaka, tak? Bo ktoś się z kimś dogadał, tylko chodzi o to, żeby też dostrzegać... Ale to, wiesz, ja jestem zbyt stary w polityce, żeby wiesz... Proponowałabym, składam wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji, ponieważ czas na tym stajemy się nie... Poważnie, bo... Dobra, się na sesji radny, tak? Jeśli tutaj nie zawrzemy na komisji... Na sesji mamy zapasować tylko. Może przełożymy sesję. Dlatego jeśli za... A się skrytynówki skończą, więc to wyjadę. Ja mam wrażenie, że... Ale nie jest to kończące, natomiast lubię logiczne rozwiązania, a nie... Panie radny Buczak, pan kiedyś powiedział takie sławetne zdanie, które przyszło do historii tej rady powiatu, które brzmiało: radni głosują, a zarząd i tak zrobi swoje. I to jest oczywiście karma tego powiatu, bo pan też tak zaczyna nas traktować, że wy sobie tu gadajcie, a my i tak zrobimy swoje. Ja chcę, żeby zarząd zaproponował jakieś rozwiązanie dla wszystkich, wszystkich mieszkańców powiatu, a nie tylko dla mieszkańców dwóch gmin. Dlatego proszę was, żebyście taką ofertę przy negocjacjach z wójtami, burmistrzami, którzy tu przyjechali, złożyli radnym do zagłosowania i my wtedy wypowiemy się, czy to jest fajna propozycja, czy nie. No, ale zarząd się przygotuje, ale to spotkamy następnym razem. Ale już taka rzecz jest oferta złożona. W tej sesji, którą zwołał zarząd, są dwie skrytynówki, szanowni państwo. Natomiast spotkaliśmy się po to, żeby to w UPF-u wpisać po te 1 500 000 zł i te drogi, które burmistrzowie wspólnie z nami będą uważać za najważniejsze i najbardziej konieczne do naprawy, do remontu. Po to, żeśmy się spotkali, a my żeśmy przegadali 2 godziny i jesteśmy dalej w tym samym miejscu. No dużo się dowiedzieliśmy Państwa na temat jakości. Panie starosto, wiemy, że mamy 3 drogi do wyboru. Czy mamy zgłaszać wnioski? To pan zgłosił, a my radni mamy 3. To jest ta różnica. Pytanie, panie starosto, czy nie dałoby się zwiększyć tej puli do 2 milionów na każdą gminę, która nie dostanie? Żeby to było sprawiedliwie, bo tak jakby skrytynówki na taką kwotę wchodzą. A z tego, co sam pan powiedział, że na sesji, że sytuacja budżetowa... Pytanie do pani głównej księgowej, bo
kto zna finanse i... Tu jesteśmy po 2 miliony w każdej gminie na wskazaną, ale to najważniejsze. Ale słuchajcie, ja wam coś powiem. Robert mówi o 2 milionach, a tak naprawdę, czy to wrzucicie w nowym budżecie, czy później, ale dzisiaj najważniejsze, które zrobi, wejdą do jako schetynówki. Słuchaj, po 5 milionów. Szanowni Państwo, możecie to robić show, możecie to. Szanowni Państwo, no nie możecie robić show i mówić, półtora miliona, od 1,5 miliona żeśmy zaszli, wyszli, już pan radny Adak mówi 2 miliony, już słyszę 2,5 miliona, radny Słukowski mówi 5 milionów. Szanowni Państwo, trzeba znaleźć źródło finansowania. Na 1,5 miliona mamy, 30 milionów, 30 milionów. Przepraszam, czy po 1,5 miliona mamy możliwość znalezienia tych pieniędzy dla poszczególnych gmin, 6 gmin? To już jest problem. Żeby znaleźć nie 6, nie 6. Ale na dzień dzisiejszy czy zarząd deklaruje, że te pieniądze będą. Nie 6, tylko 4. Co z tego, że my znaleźć? Ale nie poczekaj, 4. No bo dwie dostają schetynówki, tak? Mówimy o tych, co nie dostają schetynówki. Dajemy 2 miliony gminom, które nie zostały uwzględnione. No to Czernicy damy 2 miliony. Nie, Czernica nie dostaje, bo ma schetynówkę. A nie, a dlaczego schetynówkę ma Czernica? Ale Skanowórka ta Czernica 3 miliony. Szanowni Państwo, jest 10 minut, proponuję 18. Taka jest propozycja, że ja bym usprawiedliwił, tak? Te dwie gminy nie są brane pod uwagę. A Kaszyce? Bo nie mają konkretnych gminów. I tak ich nie będzie. Słuchajcie, ja proponuję tak. Pan starosta mówi, że zadłużenie powiatu jest na poziomie 23 milionów. To jest około 20 paru procent. Jedno z niższych za moich czasów, kiedy byliśmy w toku inwestycji, to zadłużenie czasami sięgało do 30 milionów. Czyli rozumiem, jeśli 32, ale wie pan, co za te pieniądze, ja panu tłumaczyłem, bo nie chcę wchodzić w spór. Skoro mamy możliwość zaciągnięcia obligacji, a jeszcze raz wam tłumaczę, skoro sam starosta potwierdził, że teraz robi przebudowę drogi za 1 000 000 zł, a ja 4 lata temu robiłem za 400 tysięcy, że te usługi drożeją, a obligacje można zaciągnąć na 2-3%. Czyli lepiej zrobić te drogi teraz niż za 3 lata, bo zrobimy 2 razy drożej. Czy się opłaca nam... W przyszłym roku będą tańsze. W przyszłym nie będą tańsze, będą tańsze, wie pan, wyczerpaniu środków z RPO, a to nastąpi za 2 lata. I teraz jeśli jesteśmy w stanie, mówimy o 4 gminach po 2 miliony, to jest 8 milionów złotych. Czyli 23, 31, spokojnie w obligacjach możemy zapisać. I propozycja moja jest taka, żeby w obligacjach zapisać 8 milionów złotych i w każdej gminie wpisać wydatek na poszczególne drogi w wysokości 2 milionów złotych. Co na to zarząd? Trzeba sprawdzić. Wskaźniki. To jak się pan przygotował na ale, tą komisję? Proszę panią, było 1,5 miliona, już jest 2, słyszałem 5. Tylko co będzie? Ale czemu mnie nie nazywał Robert? Mówisz o Lipie tak naprawdę. Powiem inaczej. Mówisz o czymś niewirtualnym. O wirtualnym tym. Bo od 3 lat czy od 4 lat przerzucamy w WBRC pieniądze. I dzisiaj to starosta powiedział. Nic zrobione i nie będzie zrobione. Wiemy o tym dokładnie. To ja wam odpowiem tak. To odpowiem moim radnym w ten sposób. Poprzedni zarząd poprzednił każdą złotówkę wyżej. Mam nadzieję, że za 3 miesiące będziemy mieć nowy zarząd, który też to potrafi. Może jeszcze będzie, bo nie takie piękne i... Może tak, może nie. Aczkolwiek... Może jeszcze nigdy tak... sami członkowie będą. Może tak. Może tak, ale to wtedy jak Państwo tu przyjdziecie, to powiem, no sorry, no taki zarząd został wybrany przez wyborców i nie nas na to, tak? Ale mam nadzieję, że zarząd przyszły będzie merytoryczny i będzie potrafił robić przetargi, pozyskiwać środki, budować, remontować, tak? Mam nadzieję, że tak będzie. I w to wierzę, i chcę. Bo każdy z nas, jak kandyduje, to chce właśnie taką ideę i wizję. Robert, jeszcze mam 3 miesiące kadencji. Skupmy się na bieżących problemach kredytów. Dlaczego? Ale mówimy o inwestycjach przyszłorocznej, dyskusja na komisji. Ale słuchaj, dzisiaj jest pytanie dla mnie nie tak, jak to wpiszemy WPF w budżet, tylko jest pytanie, które drogi skierujemy jako na linię do dofinansowania. Mamy do wyboru 3 dokumentacje, mamy 3 drogi. Niech każdy raz przy głosowaniu stanie i powie, ja głosuję na drogę A, ja na B, ja na B albo C. Jasna, prosta sytuacja, będzie wiedzieć, jaką decyzję podjąć. To Rada, zwróć uwagę, to podejmuje Rada decyzję. Rada, nie zarząd,
nie przewodniczący komisji, tylko rada. Tylko, że wspólnie się radzie by powiedzieć, każdy niech stanie będzie odpowiedzialny za swoje słowo. Tylko twoje rozwiązanie to jest szczucie jednych radnych z jednej gminy na drugi. I to jest złe rozwiązanie. Bo ja proponuję rozwiązanie OK. Zdaję sobie sprawę, że do tej pory ten proces... Nie, to nie jest ale... odpowiedź inaczej. Bo przez 4 lata zarządzałeś zarządowi, że źle wykonuje pewne prace. Tak. I to jest, że nie radni podejmują decyzje. Tak? Przez 4 lata na ostatniej sesji to uważałeś, że nie radni podejmują decyzje. To dajmy dzisiaj podjąć decyzję radnym, żeby każdy zagłosował na drogą. I wtedy będzie demokracja prawdziwa. Ja proponuję podać wolę. No, na komisji... co, boicie się Rzeczewnica? Nie, nie. Słuchaj. Proponuję Janusz. Janusz. Boże Janusz, boisz się, że Rzeczewnica nie przejdzie? No to dajmy demokrację, niech podejmie. Ale Łukasz, no jest to prowadzę. Ja proponuję, żeby przegłosować tą moją propozycję. Tak? Zostają dwie schetynówki w każdej gminie. 2 miliony dorzucamy tej, która nie dostaje propozycji, żeby tej, która nie dostaje dotacji. Ale to są dwa wnioski. Na gotową dokumentację i na te, które są przygotowane przez was. Ale jeszcze raz. Chcę podać mi głosowanie swój wniosek, złożyć, kiedyś głosował, swój wniosek, który brzmi w ten sposób. Jako, to nie jest rada, czyli my możemy tylko zaopiniować Radzie Powiatu nasze głosowanie, tak? Czyli chcę podać taki wniosek, żeby jakby ukrócić tą dyskusję. Czy idziemy w tym kierunku, że zostają te schetynówki, które są, a każdej gminie, która nie dostaje schetynówki, dorzucamy 2 miliony na inwestycje. Na wskazaną inwestycję. Na wskazaną inwestycję. Tak? Ma ktoś jeszcze pytanie do mojej propozycji? Czy ona jest zrozumiała? To jest jeden, ale następny. Jest drugi wniosek. To jest moje głosowanie, czy drugi wniosek. Dlatego ja też powiem, że wniosek był. No dobrze, ale złożyłem wniosek i proszę, żebyśmy go przegłosowali. Kto jest za taką propozycją? Ale ja jest zaraz, moment. Ale które schetynówki? Ja jestem za składem wniosek o to, żeby radni wybrali, które schetynówki. Twój wniosek jest bardzo dobry. Dobrze, ale ty wiesz, ale poczekaj. Ty swój wniosek przegłosujesz za gminę. Ja podałem wspólne głosowanie. Ale Robert, ale które schetynówki? Ja nie muszę przegłosować. Jeszcze raz mam powtórzyć, tak? Są zgłoszone dwie schetynówki. Jedna w Mielnicach, już przygotowana. Druga w gminie Mielnica. Ujeździec Wielki do Manowice. Ale nie mają kompletnej dokumentacji. Ta na Ujeździec Wielki do Manowice jest kompletna, nie, tam brakuje. Dokumentacja jest tylko na proponuję, żeby... Sumane listy ujeździec zdecydowali. A wskażeć nie ma dokumentacji. Teraz będziecie na jakieś tam... Nie wiem, nie mamy żadnych uchwał. Ale my jako komisja możemy zarządowi. Ale co, i na zaoferować, będziemy coś innego głosować. My możemy. Ja, ale poczekaj, no bo na sesję co robi. Komisja może zarządowi zaoferować rozwiązanie. No może to nie jest sesji. No to dokładnie o tym mówię. No dobrze, ale Robert, przepraszam, ja muszę głosować za tymi dwoma schetynówkami, czyli jedna, która nie ma, jedna z tych nie ma kompletnej dokumentacji. A są schetynówki, które mają kompletne dokumentacje, tak jak na przykład Pierworzów, Mielnice i Skokowa Górowa. W 100% mają kompletną dokumentację i można byłoby te dwie schetynówki wstawić, bo jest szansa, że nie przepadną. A tu nie mamy szansy, że one wejdą. Nie mamy żadnej... Panie dyrektorze, proszę jeszcze raz powiedzieć, które jeśli chodzi o tą schetynówkę na Normalewicy. Co jest gotowe i co zostanie zgłoszone? Łukaszyc. Ujeźdźca Wielkiego z Szanowicy. A więc więcej wam. Nic nie słyszę. Więcej. Wyłączcie ten czajnik. Panie doktorze, zapraszam tu bliżej, bo ja nie spojrzałem. Mamy jakiś mikrofon? Nie, ktoś zabrał. Po co ten czajnik? Proszę, dajcie mikrofon, bo to nie słychać. Bo pan ma jakieś takie... Ale nie ma... U nas tak nie będzie. Pani też pan.
Dajcie panu dyrektorowi powiedzieć, co jest gotowe i... Ale głośno, tak żebyśmy wszyscy słyszeli. Czy pan dokument poglądowy to jest ten rysunek, tak? Czyli może tam jest miejscowość Ujeździec Wielki, jest z miejsca wygląda mokrwy, że pan tego rurka będzie miał być zdecydowany. I już praktycznie mamy się natomiast od doma pod Kaszyce Mielickie w tym roku zaczęliśmy tutaj od czerwca walczyć z tym tematem. Dalej. Z racji tego, że później wystarczył. Są dalej. No cały czas walczymy z tematem. No, ale zarząd nam powiedział, że co się składa, powtórzę się jeszcze raz. Dobrze, zarząd powiedział, że z trzech etapów się składa, że będzie w Prusicach, w Żmigrodzie, połączyli Czernicy. A się okazuje, że do Bielskiej Rynówki tylko wrzucamy Czernicę. Nie, Robert, Łukasz, dobrze mówisz. Trzech etapów, ale pierwszy etap... Nie. Była mowa, że będzie robione w tej Schetynówce, a się okazuje, że pozwolenie gotowe tylko jest na jeden na Czernicę. Jeżeli mówimy o najdłuższych, powiem ci, trasach, to najdłuższą są Prusice, które mają prawie 6 km. Jeżeli tym torem idziemy. Są mieszkańcy, powiem ci, dlaczego mają krzywdzeni. Są mieszkańcy Wiśni Małej. Dlaczego mają być pomijani, jak dostali Wiśnia Mała, jak najmniej dostała pieniędzy? Ale Wiśnia Mała nie będzie pomijana. Jaki koszt jest tej inwestycji? Zawsze do samego końca walczymy do samej godziny 16:00. Zawsze tak było. Dobra, panie dyrektorze. To możemy zrobić o 16:00 zrobić sesję, a o 17:30 wysłać papiery. Do 17:30 wojewódzkie. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, że odcinek do Domanowic to jest wygrana jako spod. Jak? Jeszcze raz, ten co pan chce złożyć, tak? Odcinek jest wyceniony na jaką kwotę? Tam jest około 3. A można złożyć do jakiej kwoty? Do tamtej 50 maksymalnie. Czyli ma pan kosztować na 2,5 miliona, tak? Na 2,5 miliona. Czyli brakuje do maksymalnego pułapu tylko 500 tysięcy, tak? Nie, bo razem może być 6 milionów inwestycja, że maksymalnie dostać 3 miliony. Że aż 6 milionów może być 2 miliony. Jest umowa podpisana wykonawcą na 6 milionów 700 i 3 miliony dostajemy, a 3 miliony 700 może się dopłacić, bo maksymalnie... Słuchajcie, ja tego nie rozumiem, słuchajcie. No, tego nie rozumiem. To dlaczego my nie mamy dokumentacji na to, żeby dostać 3 miliony? Żadne nie rozumiem. W żadnym innym miejscu. Nie mamy takiej dokumentacji, żeby dostać 3 miliony dotacji. Próbujemy tutaj skonfrontować. Ale tam 500 metrów. Panie dyrektorze, pytanie jeszcze. Ile Skokowa Górowa ma kilometrów? Jeśli chodzi o Skokowa, to jest odcinek o długości prawie 4 km, dokładnie 3 km 940 m. I jest tutaj wariantowo przedstawione kosztorysy. Albo budujemy je ścieżką rowerową, z takim chodnikiem, albo samochodnie. Tam jest kurde masło. Chodnik, więc mam 3, bo jak pan starosta funkcjonuje, mam 3 razy kosztorysy. Chodnik barwy jesieni. No, panie starosto, jakby pan wziął 3 miliony dotacji na tą drogę, a nie milion w gminie Czernica, a gminę Czernica zrobił z składu własnego, to wiedział, że pan jest gospodarzem, a pan mówi barwy jesieni, tak? No na miłość boską. To nie lepiej zrobić gminę Czernica 2 miliony za swoje, a złożyć Skokowa Górowa? No przecież to jest oczywiste, tak? Mądry ludzie to są oczywiste, tak? Tak, korzystnie. No tylko potrzebna jest, że tak powiem, ja nie wiem, bo to mi wychodzi, że robicie na złość, tak? Bo ja bym tak, zrobił tą Czernicę z pieniędzy własnych, a tam bym, mam gotową dokumentację, że 3 miliony wziąć dotacji, tak? I jest 100% to jest tak, że dostanie tam, nie? Czy się dziwię, że wynik... Powiem, jak dostanie te pieniądze. Czy się dziwię, że pan zmienił zdanie, bo pan... Ale panie Danielu, ja rozumiem, że pan... I teraz proponuję, w trakcie dyskusji wychodzi...
zachodzą... Na Miłość Boską, tak? Na zarząd nie jest... Zaraz panoramie, pocztówki i tak dalej. Gospodarz, tak? Ale pan za to chodzi, znam takich też innych, którzy chodzą do kościoła i wiem, co robią, tak? Bo kościół jest bardzo ścisły. I w pierwszym rzędzie pan siedzi, a ja wiem, że ty z pierwszego nie siedzę w pierwszym rzędzie. Zawsze księżnicy się znajdzie, tak? Sytuacja jest tutaj prosta i logiczna. Można dostać 3 miliony dotacji i zrobić dwa zadania, tak? I jedno i drugie. Czy rozumiem, że pan jest już przeciwko Trzebnicy? Panie starosto, co proponuje zarząd? Mieszkańcom powiatu Trzebnicy. Zaproponował. No co proszę powiedzieć? Zaproponował. Te dwie... Tak, tak, proszę powiedzieć, co proponuje. Jeszcze raz panu powiem te dwie drogi, które... To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego pan nie chce 3 miliony z dotacji? Pana, ja chcę każde pieniądze. Dlaczego pan nie składa? To wiem. Przyjmę to tak samo, jak jestem za przyjęciem euro. Przyjmę każdą pieniądze. Powiedz też, że przyjmiemy każdą pieniądze. A już teraz chyba będzie pan jako solidarny dla rozwoju Marka Zgłosimy. Ja będę za fix, tak? Pan będzie mówił teraz jako ten. Ale ja rozumiem, że pan jest teraz zieloni i spółki. Panie starosto, jeszcze raz, bo tutaj chyba są jacyś ludzie w miarę głosowni, myślący, tak? Słuchajcie, jest godzina prawie 15 po 5. Będziemy do 22 sierpnia. Ja odpowiem tylko panu Buczekowi. Oczywiście, że zagłosuję za inwestycją w gminie Trzebnica, tak jak myślę, że każdy z nas zagłosuje za inwestycją w innych gminach. Ale to, co robicie, to, że tracicie szansę pozyskiwania środków, to, że karacie wójtów, burmistrzów za to, że wam nie wchodzą przysłowiowe 4 litery, tak? To, że możecie wziąć 3 miliony, a bierzecie tylko milion, to jest skandal. To jest po prostu niepoważne z waszej strony. Niepoważne. To, że nam dajecie uchwałę bez uzasadnienia, tak? Które nie ma tych dróg, tak? To jest oszustwo, to co wyprawiacie, tak? To jest oszustwo. Największym oszustwem, jak pan reprezentował, jest to, że przekształcił, podjął pan uchwałę o przekształceniu szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w spółkę i kłamał pan wszystkich w koło, że dostaniemy 6 milionów za to dotacji i kłamał pan tak przez całą swoją kadencję i uchwałę pan nie stosował. To ja pan... To jest wielkie oszustwo. To ja pan... Ja jeszcze mogę się panie starosto, ale ja chcę się z panem. Że pan nie zapłacił stratę za 2012 roku, 3 miliony. Bardzo się cieszę, że te pieniądze wrzuciłem w nogi i zrobiłem dwa razy więcej drogi niż pan za to samo. Za 2000. Ale nie chcę się z panem. Ja się nie chcę z panem kłócić, bo pan ma swoją mantrę, którą będzie pan powtarzał przez 3 lata. Przez 4 lata. Konsekwencji Klub Prawa i Sprawiedliwości panu podał czarną polewkę i nie będzie pan kandydował z prawa. Panu Platforma mi podała polewkę. Ale ja jestem z Platformą. Konstytucja. A już pan z czego pan chce? Czy mogę zabrać głos? Dziękuję. Tak obniżając już, tonując te emocje tak naprawdę, proponuję taki sposób postępowania. Wyjdźmy od punktu, w którym się zatrzymaliśmy. Czyli zatrzymaliśmy się w momencie, w którym na ostatniej sesji padła propozycja, że składamy te schetynówki plus te 1,5 czy tam 2 miliony złotych na inwestycje na drogi powiatowe w innych gminach. Jeżeli ta propozycja nie przejdzie, prosiłbym, żeby ją poddać pod głosowanie. Jeżeli nie przejdzie, to głosujemy kolejną propozycję, którą jest rozdzielenie tych pieniędzy czy głosowanie nad poszczególnymi. Co nie zmienia faktu, że biznesowo zrobiliście tak, żeby stracić 2 miliony. Tak, ale pan... Bo gdybyście mieli gotową dokumentację na... Co nie zmienia faktu, że pan dzisiaj robi sobie show przed wyborem. Ale nie robię sobie show, tylko szkoda... Tak, to, panie starosto, powiem tak, nie wiem, kto będzie rządził. Mi szkoda po prostu tych 2 milionów, tak? Które pan straci. Oczywiście, że być może, bo twierdzę, że my nie jesteśmy w stanie wypracować innego rozwiązania, co nie znaczy, że to rozwiązanie jest dobre. Bo ono jest jeden z gorszych, które można było zrobić. Aczkolwiek znając zarząd, że jest w stanie na złość babci odmrozić sobie uszy, czy nie zrobić żadnych schetynówek, to wolę przegłosować ten wniosek, który postawiłem, tak? Mimo tego, że 2 miliony jesteśmy w plecy, bo jesteśmy jako powiat 2 miliony w plecy, ale idźmy do przodu i mam nadzieję, że przyszły zarząd będzie bardziej mądry i będzie przynajmniej patrzył, żeby pozyskiwać pieniądze. Kto jest za takim rozwiązaniem, proszę podnieść? No takim, że realizujemy te schetynówki plus do każdej gminy 2 miliony wyrzucamy. Tej, której nie dostają schetynówki. Dobrze, jesteś. Kto jest przeciw takiemu rozwiązaniu? Kto się wstrzymał? To
teoretycznie komisja budżetu za radnym, że tak powiem, poleci rozwiązanie, które polega na tym, że realizujemy te schetynówki, które złożył zarząd, bo inne rozwiązanie zagraża w ogóle realizacji wszystkich schetynówek, a każda gmina dostanie, ta, która nie dostaje schetynówek, dostanie 2 miliony złotych na remont. Panie przewodniczący, zgadzam się z panem z tym wyjątkiem, że również był mój wniosek, to do sposobu wyboru schetynówek. Zgadzam się z tym kształtem, uważam, że jest to jakieś rozwiązanie, chociaż nie wierzę w ten WPR, nie wierzę w ten budżet, ale ja zgłaszałem, żeby radni wybrali, które tych dwóch schetynówek, co wcale nie powoduje jakichkolwiek zmian w wniosku, który pan przedstawił, który został przyjęty. Bardzo proszę o przegłosowanie jego wniosku, żeby radny, stając, czy tam siedząc, w czasie głosowania na sesji, mógł dokonać wyboru jednej z tych trzech dróg, które mają pełną dokumentację i mogą zostać złożone jako te drogi do przebudowy z dofinansowaniem. Ale panie radny. A który jest najdalej idący? Panie radny, wniosek wasz nie mówił o tym. Ja się zgadzam z waszym wnioskiem. Chcecie dać zrobić dwie schetynówki i dać pieniądze do budżetu, do WPF-u, do tego. Okej, okay, ale mówię, żebyśmy mogli wybrać, które schetynówki. Mam prawo złożyć wniosek. A obowiązki przyjmującego jest prowadzić głosowanie w tym temacie. Możemy głosować. Czyli możemy na komisji głosować, tylko zdajecie sobie sprawę, że... Ale ja panie przewodniczący złożyłem wniosek. Zaraz go przegłosujemy. No i już, jedziemy szkoda czasu. Zdajecie sobie sprawę, że to jest sobie... Ale proszę nie agitować w tym momencie. Przegłosujmy to. Będzie, jeżeli ja się ustosunkuję do tego, jeżeli faktycznie zostanie przyjęty mój wniosek, dobra, nie będę więcej... Kto jest za propozycją pana Damiana Słupkowskiego? Czyli żebyśmy mogli sami dokonać wyboru, które drogi chcemy robić. Kto jest przeciw? Cześć, was idzie było. No właśnie, trzeba było policzyć. Można jeszcze raz? Tak. Kto jest za? Kto jest za jeszcze raz? Kto jest przeciw? 7. Kto się wstrzymał? Gratuluję przeprowadzenia głosowania. Iście z parlamentu. Tutaj żadne rozwiązanie nie jest dobre. Zdaję sobie sprawę z tego, aczkolwiek... Jak nie ma? Musi być jakieś dobre. To jest komisja, nigdy nie musi być swoim zdaniem. Tak, to jest prawo. Mówiłeś, rada głosowania, ja się szanuję to. Atakowałeś, powiem ci, Długozimę. Burmistrza Czernicy, Marka Długozimę, że okrada, powiem ci, powiat. A dzisiaj robisz co innego i ten. A mówisz dalej, że źle zarządzają przez 4 lata, a podnosisz rękę. Właśnie twoje zarządzanie, wiesz o tym doskonale, że 2 miliony w budżecie na każdą gminę to są pobożne życzenia. Jeżeli nie wiesz, że to są pobożne życzenia, to znaczy, że nie jesteś ekonomistą. Tyle ci powiem. To jeszcze raz podsumuję. Po pierwsze, zarządzanie powiatu jest na poziomie 26-4 milionów i te 8 milionów w WPF-ie przy zwiększającym się budżet, bo tak budżet się w ciągu tych 4 lat zwiększył o 4 miliony ze względu na subwencję, to nie jest duża kwota, jesteśmy w stanie ją wydatkować. Inna sprawa jest, czy przyszły zarząd wyraził ochotę wydatkowania, to jest inna sprawa. Jednakże przypominam, że na sesji Rady Powiatu, gdyby się niektórzy radni nie połapali, mieliśmy głosować zmianę do budżetu polegającą na zabezpieczeniu środków w szkole. Przepraszam, że jesteś dobrym wójtem, że dałeś 2 miliony? Jeleń, to nic nie dałeś. W Jeleniej Górze, tak? W Zielonej Górze, w szkole. W opisówce nie było mowy o tym, że te dwie schetynówki są realizowane, tak? To po co, przepraszam, to po co, mam pytanie, to moja, po 2 godziny tutaj siedzimy, prowadzisz komisję, żeby powiedzieć, przegłosować takie coś. Po to, żeby... Panie przewodniczący, mój wniosek, przerwijmy dyskusję. Tutaj arytmetycznie już jest policzone. To, co jest zarząd zaproponował, to przejdzie. Proszę sobie policzyć arytmetycznie. Po co my dyskutujemy? Co ta dyskusja nam da? Pani przewodnicząca, zaczynamy sesję. Jednym zdaniem tylko odpowiem. Po to, że poprzednia propozycja zarządu nie przewidywała 2 milionów dla każdej gminy, która została. Wcale, że nie. I to są pobożne życzenia. I o tym doskonale wiesz. To jest, powiem ci inaczej. Robisz tylko robotę pani skarbnik, żeby znalazła te pieniądze. I wiesz o tym doskonale, powiem ci, że te pieniądze nie przejdą. W każdej chwili możesz zmienić to i nie przejdą. Więc nie jesteś dla mnie, powiem ci, żadnym tym. Zarząd, jeżeli zaproponował, powinno zostać bez 2 milionów. I nowy zarząd, który będzie za 1,5 miesiąca czy 2 miesiące, będzie sobie zmieniał tak, jak będzie chciał.
Jeżeli będziesz starostą, za zgodą, oczywiście za zgodą tego. Więc po co to robienie, wpisywanie 2 miliony do budżetu, żeby pani skarbnik miała w tym momencie więcej roboty? To jest, powiem ci inaczej, to jest pokazywanie ludziom wody na mły, powiem ci. Bo bijesz do mieszkańców w tym momencie, że nie dostaną tej schetynówki, że będziemy już głosowali, a za chwilę robisz co innego, bo widzisz, że pewien wniosek kto pisze. I dzisiaj będę bezwzględny tutaj, w tym momencie. Bo nie mów ludziom, że ty dajesz każdemu 2 miliony złotych, bo to jest propaganda. Tak jak ty mówisz, że jest propaganda pisowska, to nie, to jest twoja propaganda. Ten prosił cię Łukasz, żeby po pierwsze nie mówić na mnie, bo sobie nie życzę. Po drugie, przypomnieć ci, że to ty wybrałeś ten zarząd, to nie ja. Przypomnę ci, że wybrałeś ten zarząd, tak. Bo radny Błażewski poprawił głos, wymazując szerzej. Jeżeli mówisz do radnego Błażewskiego, to podałeś go do sądu, poszedłeś z nim na drogę cywilną? To nie jest był mój wniosek daleko o zerwaniu tej dyskusji. Tak? To nie jest moja wina. To nie, panie przewodniczący. Bądź konsekwentny w swoim działaniu. Szanowni Państwo, bardzo proszę o uwagę. Jeden wniosek o zerwaniu dyskusji, a nie jest zerwanie. Nie jest jeden. Kończę obrady sesji. Dziękuję pani przewodnicząca. Obrady sesji, tak? Szanowni Państwo, wznawiam obrady 54. sesji Rady Powiatu Przemyskiego.